I dzień dobry, witamy wszystkich. Cześć, witamy wszystkich na kanale Przygody Młodego Mistrza Gry. Dzisiaj będziemy rozgrywać kampanię Warhammera drugiej edycji Ścieżki Przeklętych. Ja jestem Michał i będę waszym mistrzem gry. Razem ze mną są moi gracze. Dominik, Bartek, Norbert oraz Jakub. Siema. Dobrze. Zaczniemy sobie od pierwszej rzeczy, czyli od rzutów na punkty szczęścia. Proszę każdego z was, żeby wykonał jeden rzut. Przepraszam, jednego z was tylko. Może to być Dominik, żeby wykonał rzut K20. O matko. W międzyczasie powiem, że podczas naszej przygody będziemy korzystać z alternatywnych zasad walki, które pożyczyliśmy od Marcina Karwowskiego z grupy Kreatywne Pomysły RPG. Oraz będziemy korzystać z alternatywnego cennika, który uzyskaliśmy z kanału YouTube'owego Kuźnia Mistrzów Gry. Ja tylko jeszcze z takich rzeczy organizacyjnych chciałbym się podpytać, czy na pewno jest ok z dźwiękiem. A, jeszcze jedna rzecz, jeszcze dodam muzyczkę. I czy intro jakby było też dobrze słyszalne, bo to też ważne. Może każdy też niech się odezwie, żeby każdego było słychać. Cześć wszystkim. Próba mikrofonu. Tak jest. Norbert? Cześć. A to chyba jest okej. Okej, numerek 14, nikomu nie... 14 zanotowałem, nie wiem czy komuś weszło, na pewno nie mi. Nie, nikomu z was. Ale zanotowane. To ty jesteś strażnikiem. Tak, ja ten, co umie pisać, jestem. Dobrze, jeszcze jako próbę dźwięku, niech każdy po kolei się przedstawi, kim będzie dzisiaj grał, tylko z imienia i nazwiska. Jeżeli nie widzieliście, na naszym kanale na YouTubie są materiały dwa z tworzenia postaci. Dominik, kim będziesz grał? Cześć, ja jestem Edgar Schleiermacher. Gram człowiekiem, a moja profesja to najemnik. Okej, okay, super. Bartek? Cześć. Ja będę grał jako Elgrom Skalagnison i nadgrywał krasnoluda, rzemieślnika. Okej, okay, teraz poprosimy Jakuba. Cześć. Ja dzisiaj będę grał Sigrikiem Nurem, uczniem czarodzieja z Kolegium Płomienia. Okej, okay. I Norbert? Cześć, jestem najemnym niziołkiem Jacerem Jagódką. Okej. Okay. Czy wszyscy są gotowi? Możemy zaczynać? Let's go! Dobrze, posłuchajcie zatem wstęp. Bo już Jakub, przepraszam, tylko powiem, bo Jakub już nie mówi przez dłonie, tylko mówi prosto do mikrofonu. Dlatego lepiej. Teraz będzie dużo lepiej. Na sesji. Prawda, Norbert? No już nigdy więcej. Ale herbatkę pić można. Oczywiście. Dobrze, zaczynajmy. Można powiedzieć, że połączył was przypadek. Edgar, Elgrom i Jacer. Jesteście znajomymi, którzy poznali się przy kuflach piwa. Przesiadywaliście wspólnie w dziurce Gryfa, jednej z wielu karczm na ulicy Setki Tavern w Aldorfie. Tam też wspólnie wymienialiście się historiami, czy graliście w kości przy piwie. Pewnego wieczoru do karczmy wszedł młody mężczyzna, który przyciągnął waszą uwagę. Zamienił parę słów z karczmarzem i zapytał, czy może wywiesić ogłoszenie nad tablicy ogłoszeń. Nie od dziś wiadomym jest, że każdy najemnik musi jeść, a kiedy wojna się skończyła, to ciężko robotę dla początkujących. Elgrom podszedł i zerwał ogłoszenie. Jako jedyny umie czytać, więc zaprzyjaźnienie się z nim okazało się opłacalne. Usiadł i zaczął czytać. Jak okazało się, samo Kolegium Ognia szuka osób do ochrony i eskorty niejakiego Sigrika Nurna, wysłannika Kolegium, do Middenheim. Szlaki na północ są niebezpieczne, zwłaszcza teraz. Mieszanie się w sprawy Kolegium często sprowadza kłopoty, jednak życie was nauczyło, aby łapać nadarzającą się okazję, nim jeszcze jest co łapać. Dodatkowo wizja wpłaconego
wypłaconego złota z kolegium, jasno określona zaliczka przekonała was, że lepszej okazji do spłacenia długów na miejscu nie będzie. Niewiele potem myśląc, spotkaliście się wszyscy z Sigrikiem, który na poczet zaliczki wręczył wam część zapłaty wraz z obietnicą, że jak tylko wrócimy do Altdorfu, to nagroda będzie znaczna. Podróż do Middenheim przez Delbesz okazała się niezwykle spokojna. Dwa tygodnie wędrówki upłynęło szybko. Im bardziej żeście się zbliżali do Middenheim, tym krajobraz stawał się coraz bardziej opustoszały. Spalone wioski, zadeptane pola, wyrąbane lasy. Tak oto wygląda teren, na którym zatrzymała się wojna i gdzie wojska Archaona podniosło klęskę. W samym mieście Middenheim okazało się, że Sigrik ma teraz eskortować jakąś karawanę z prowiantem i materiałami potrzebnymi do odbudowy Tyrgardu, miasta na południe od Middenheim. Nie trzeba było was długo przekonywać, zwłaszcza że ochrona karawany do miasta wiąże się z dodatkowym zyskiem. Zdążyliście się już lepiej poznać i ufać sobie nawzajem. Dlatego ruszacie znowu w drogę, z powrotem przez las Dragwald. I oby tym razem podróż była równie spokojna. Po trzech dniach podróży docieracie pod mury miasta. Dowiadujecie się, że docieracie do miasta Grimmenhagen. Ściemnia się już i do tego zaczyna padać. Wolelibyście spędzić noc pod dachem, a nie na trakcie. Sigrik, zostajesz wprowadzony do zarządcy miasta Guntera. Reszta czeka na zewnątrz przy wozie. Gunter przedstawia ci sytuację miasta, które zostało zrujnowane wojną. Teraz trwa odbudowa, jednak brakuje jedzenia. Proponuję ci, że odkupi od ciebie część towaru. Cena 5 złotych koron wydaje ci się bardzo hojna, jednak rozumiesz, że mężczyzna jest w pewnym sensie pod ścianą. Czy przystajesz na tę ofertę? Czy ja wiem, że tam na przykład jest dużo ludzi, jakichś strażników, coś, bo my tam jeszcze nocujemy, czy coś takiego w tym mieście, czy tylko przejeżdżamy? Chcielibyście zatrzymać się tutaj na noc. Okej. Czy tam jest w miarę tak, bo jest tam dużo ludzi wokół, że niebezpiecznie może być w nocy, jakieś ryzyko ataku na tą karawanę, czy coś takiego? Wchodząc do zarządcy, zobaczyłeś, że miasto jest zupełnie zrujnowane. Praktycznie nie ostał się żaden budynek, który by nie spłonął podczas ataku. Tak naprawdę stoją tylko mury i kilka ostatnich budynków, kilka namiotów. Większość ludzi stara się znaleźć jakieś schronienie pod właśnie rozstawiając namioty albo w jakichś spalonych budynkach. Widać, że ludzie głodują i tak wydaje ci się, że jeżeli nie pomożecie, możecie zostać zaatakowani w nocy. Dobra, to chcę mu powiedzieć, że mogę przystać na tą ofertę, ale od razu mówię, że dużo nie dostanie, bo naszym celem jest zanieść to do Untergardu. No i mu tylko naprawdę małą część, ale głównie to też mogę mu nawet to, powiedzmy nie za 5, powiem mu, że za 3 dostanie mniej, a chcę, żeby mieć jakby tak wewnętrznie dla siebie jakby spokój właśnie, żeby już mieć mniejsze ryzyko, że nas zaatakuje ktoś w nocy. Dobrze, w takim razie możesz dopisać sobie 3 złote korony i zostaje jakaś nieduża część jedzenia z karawany zabrana z tego wozu. Spokojnie przesypiacie noc, zostaje wam zapewnione schronienie w budynku zarządcy. Kolejny dzień spędzacie spokojnie w drodze. Wczorajszy deszcz zamienił się w burzę, która pogarsza tylko wam nastrój. Brakuje jeszcze, żeby coś wyskoczyło z lasu. Późnym wieczorem docieracie pod drewnianą palisadę. Brama jest już zamknięta, jednak na palisadzie stoi pojedyncza postać z pochodnią. Kto idzie? Karawana z Middenheim. Przywozimy wam pomoc z miasta. Wysłał nas... Władze Middenheim nas wysłały. Zaczekajcie chwilę. Widzicie, że pochodnia z palisady znika. Po 5 minutach powrotem pojawiają się tym razem dwie postacie na palisadzie. Palisada sama jest dosyć niska. Widzicie teraz, że do tej osoby, która wcześniej stała pod daszkiem, dołączyła osoba zakapturzona, jednak widać, że jest większej postury.
Słyszycie jej głos stanowczy. Kto tam idzie? Kto wy? Podejdźcie bliżej, żebym was zobaczył. No to podchodzimy. Podchodzę. Dobrze. W takim razie, Sigrid, jako pierwszy podchodzisz i powiedz, jak wyglądasz? Co postać na palisadzie zobaczyła? Zobaczyła dość młodą postać w wieku 22 lat. Włosy takie podniesione do góry i ścięte równo. Tak na taki wojskowy klimat. Zwykłe ubranie podróżne i tylko miecz jednoręczny, kij, plecak, standardowe rzeczy. Bez żadnego jakiegoś pancerza czy coś tego podobnego. Jak się nazywacie, panie? Sigrid Knurr. Zostaliśmy wysłani z Middenheim. Tu przywieźliśmy karawanę z zapasami dla was. A kto jest z wami? Są tu moi towarzysze. Teraz mam przedstawić? Nie, kto pierwszy podchodzi, niech sami się przedstawi. Podchodzę pierwszy wtedy. I zwracam się, tak, zadzieram głowę do góry. Jestem Elgrom. Elgrom z Kalagnison, z klanu Czarnobrodych. Dobrze, powiedz, jak wyglądasz? Krasnolud, nawet całkiem wysoki, bo prawie 1,55 m. Łysy, z tatuażem widocznym na lewej skroni, krzaczaste brwi, garbaty nos, wydatne kości policzkowe i gęsta, czarna jak noc broda. Na sobie mam zwykłe podróżne ubranie, plus jeszcze kurta skórzana, utwardzana. Trochę wygląda jak taka kamizelka bez ramion, z kapturem. Ciężki pas, wygodne spodnie, wysokie buty na grubiej podeszwie i na to jeszcze przepaska wiadrowa w kratę. Dobrze. To następny? Podchodzę w takim razie ja. Staję koło krasnoluda. Jacer Jagódka. Do usług. I kłaniam się, ściągając czapkę. I jak wyglądasz? Kiedy ściągnąłem czapkę, to widzi zawiniętego w szalik niziołka, który ma rude, kręcone włosy. Jest jak na niziołka całkiem wysoki, bo ma aż 1,25 m wzrostu. I nawet jak na niziołka jest dosyć pękaty, bo waży około 80 kg. Jest też obładowany sprzętem. Wszędzie ma różne duperele. Od kłódki, przez lampę, po linę zawiniętą nad pasem. Okej. Okay. Słyszycie, że postać na palisadzie odzywa się. A ten z tyłu w kapturze to kto? Podnoszę głowę i... Edgar Schleiermacher. Do usług. I jak wyglądasz? Tak jak sam już zdążyłeś zauważyć, siedziałem w kapturze. Jestem dosyć... Nie jestem specjalnie wysoki, bo niecały 1,70 m. Troszeczkę przy kości. Niecały, no powiedzmy 90 kilo. Nie tak też stary, około 30 lat. Krótkie włosy. Właściwie nie wystające spod tego kaptura. Ogolony. A ubrany właściwie w skórzaną kurtę. Pod spodem jest jeszcze kaftan kolczy. Jakiś, tak jak wspomniałeś, też kaptur. Ubranie podróżne. I płaszcz przeciwdeszczowy. Okej. Okay. Ja bym chciał do siebie dodać, bo tak powiedzieli, w co kolorach włosów w miarę, to ja mam jeszcze popielate włosy. Taki niestandardowy, też niecodzienny kolor. Wyróżniająca się, tak. Tak. Dobrze, w takim razie postać widzi, że wszyscy się przedstawiliście. Znika z palisady i po chwili słyszycie, że brama powoli zaczyna się otwierać. Najpierw jedno skrzydło, potem drugie i widzicie już drogę wchodzącą do miasta. Mężczyzna wychodzi do was i teraz Sigrid, jak podchodzi do ciebie, widzi, że to jest
Na pewno to jest żołnierz. Widzisz, że jest, pomimo tego, że został wezwany późnym wieczorem, jest w swojej skórzanej kurcie i mundurze. Widzisz, że jest starszy, ma siwe włosy i siwą, krótką, przystrzyżoną brodę, kalafiorowaty nos i bujne białe brwi, jednak zauważasz, że pod nimi błyszczą niebieskie oczy. Wyciągam do ciebie rękę, Sigrid. No to też wyciągam. I pytam, a ty, panie, jak się nazywasz? Gerard Schiller, kapitan straży z Untergardu. Zapraszam. Musicie być zmęczeni podróżą. Ja również podchodzę, w sensie jak się przywitali. Również podaję dłoń. Poznałeś moje imię. Pozwól, że poznam teraz twoje. Oczywiście. Gerard Schiller, kapitan straży. I od razu odwraca się w stronę pozostałych. Też się witacie? Ja macham. Cześć. No podchodzę, podaję rękę. Okej. Okay. Edgar. Gerard. Zapraszam. Wchodzimy. Dobrze. Wprowadzacie wóz, który zostaje zaprowadzony do stajni. Ty, Sigrid, dostałeś jeszcze w Middenheim list, który miałeś przekazać Schillerowi. Dostałeś informację, że do rąk własnych masz mu go przekazać. Teraz idziecie ulicami Untergardu. Miasta niedużego, jednak widzicie, że przeżyło wojnę ostatnio. Na pewno były ataki na to miasto, ponieważ kilka budynków jest zrujnowanych. I gdy idziecie główną drogą, widzicie, że na końcu jej jest most, który prowadzi na drugą stronę rzeki. I już pomimo tego, że pada i jest ciemno, to z tej odległości widzicie chmury dymu i zawalone budynki po drugiej stronie. Idziecie tą główną drogą i już po chwili skręcacie do karczmy, która jest otwarta po lewej stronie. Sigrid i Elgrum, możecie przeczytać, że na szyldzie jest napisane lalka. Wchodzicie do środka. Ja jeszcze przed wejściem do środka chciałbym jakby ostatni rzut na ulicę spojrzeć. Czy szukasz czegoś konkretnego? Wpatrzonych oczu w nas, dziwnie gapiących się. Wiesz co? Nie. Nie widzisz nikogo takiego. Teraz jest burza i potwornie leje. Nikomu się nie wydaje, żebyś... No to wchodzę do środka, żeby nie mógł. Ciekawym kąsem. Czy my wchodzimy sami, czy kapitan z nami? On was prowadzi. Aha, to okej, czyli jest przy nas. Tak. Wchodzicie wszyscy do środka, do karczmy, zostaje was ciepły powiew powietrza, którego nie czuliście od dawna. Wnętrze karczmy jest już puste, jedynie stoi młoda dziewczyna za barem. Kapitan Schiller wchodzi, zdejmuje kaptur. Witaj, Izabela, czy możesz podać 4 strawy i coś ciepłego do picia? Proszę, siadajcie tutaj. I pokazuję wam ławę. Macie może piwo? Oczywiście, zaraz. Usiądźcie, spocznijcie. Na pewno jesteście zmęczeni, zaraz. Zaraz Izabela wszystko przyniesie. Czy ja zdejmuję kaptur jeszcze na samym wejściu, tak staram się otrząść z tej ulewy. I siadając przy ławie, zdejmuję tarczę i kładę ją z mojej prawej strony. Jasne. Czy ta dziewczyna jest ona młoda, stara, czy... Młoda. I ładna? Nie zdążyłeś się przyjrzeć. Uciekła na zaplecze. Siadacie do stołu. A więc opowiadajcie, jak na trakcie. Co tam w Middenheim słychać? Ile wam zajęła droga? Droga nam 5 dni? 4-5, jakoś tak. No, bardzo miło, że karczma wciąż tu działa. Z tym podważeniem. To znaczy? Nie wiem, spodziewałem się pokorzelisk większych ruin. No, całkiem nieźle trzymacie. Czyli chyba. Słyszałeś, co się stało z Untergardem?
Znaczy... Tak sądziłem, że wieść doleci już. Słyszałem tylko tyle, że mieliśmy tutaj dojechać z materiałami do pomocy do odbudowy miasta, więc spodziewałem się wszystkiego, a jest lepiej niż myślałem. Tak, to znaczy ta część miasta mniej została uszkodzona, jednak wschodnia część za mostem jest zupełnie zrujnowana i przejęta przez wroga. Teraz udało nam się odeprzeć walkę, jednak wojna tutaj trwała 9 dni. 9 dni spieraliśmy się na moście. I nawet palisada cała. Sprawda, można by ją trochę pewnie wzmocnić tu i tam, ale jak na prowizorkę, nieźle. W okolicy aż huczało od plotek. Wiesz, jacy są wieśniacy. Walka tu, mówisz, trwała 9 dni, a według wieśniaków już co najmniej 15 się utrzymujecie. No tak, można tak powiedzieć. Ciągle zdarzają się ataki zwierzę ludzi. Próbujemy się teraz, to już było jakieś, z tego co kojarzę, 2 tygodnie temu zaprzestaliśmy walk. Jednak jeszcze teraz, jak próbowaliśmy się odbudowywać, to złapała nas zaraza. Nie wiem, czy widzieliście przed wejściem, nie zdążyliśmy zakopać jeszcze wszystkich zwłok poległych. I po mieście się rozniosła zaraza i jeszcze to wykończyło naszych ludzi. Elgrom, brzmisz jakbyś był budowniczym? Tak, w istocie. No to z pewnością przyda nam się. Przydadzą nam się twoje umiejętności. Mamy tu kilka budynków, które powinniśmy odbudować jak najszybciej. Kiedy wspomniał o zarazie, chciałbym się rozejrzeć po karczmie. Jakby ile, czy jest zapełniona, czy nie, mało jest. Nie, jest zupełnie pusta, jesteście tylko wy. Okay. Właśnie teraz już późno. Chciałem się zapytać, jak się nazywa ta zaraza? Panie, nie wiem, jak się nazywa ta zaraza. Wiem, że jeżeli nie zakopiemy na czas zwłok, to po prostu roznosi się jakaś choroba i ludzie zaczynają chorować. A jakie są objawy? Większość osób, które pracowały przy odbudowie i poczuły się źle najpierw, to były nudności, potem spędzały dłuższy czas w wychodku, wymiotowały, zostawały, nie miały sił pracować. W końcu po kilku dniach gorączki umierały. Współczuję. I widzicie, że z zaplecza wychodzi młoda dziewczyna. Jak już wiecie, Izabela niesie na tacy 4 posiłki. Chciałbym się jej przyjrzeć, czy nie widać żadnych śladów właśnie jakiejś choroby. Dobrze, rzuć sobie na spostrzegawczość. Kładzie przed wami miski z naparem. Wygląda to dosyć cienko, jak taki rosół na naprawdę małej ilości mięsa. Do tego dostajecie 2 wojskowe suchary, każdy z was. I do tego kufel wody. Dziewczyna wygląda na zdrową. Może jest trochę blada, ale wydaje ci się, że to jest tylko kwestia tego, że jest po całym dniu pracy. Dobrze, w takim razie powiedzcie mi, co do nas przywozicie. Naprawdę się cieszę, że przywieźliście jakąś pomoc, bo rozumiem, Elgrom, jak mówiłeś, przywozicie materiały, tak? No tak, no wszystko jest na wozach. Na wozie. Na jednym wozie. Na wozie. Dobrze, czy była dołączona jakaś wiadomość od władz? Właśnie pan tutaj wspomniał, czy bym nie pomógł, został w odbudowie. Właśnie jesteśmy na usługach i wyciągam taki dokumencik. A wszystkie dokumenty macie w handoutach. O. Wszystkie rzeczy, które posiadacie. Właśnie jesteśmy w usługach Urlika Schutmana, komendanta straży z Middenheim, i on nas bezpośrednio tutaj wysłał i... Okay, ja nie umiem czytać, więc... Co by tu dużo nie mówić, zdaje się, że wykonaliśmy naszą robotę i jutro chyba będziemy wracać. Cokolwiek by to słabo brzmiało.
Czyli rozumiem, że nie mogę liczyć na waszą pomoc. Rozumiem. Ja niestety nie jestem w stanie wam oferować żadnych pieniędzy za pomoc. Może bym wydał jedynie jakiś papier, który by potwierdził, że w Middenheim dostaniecie zapłatę, ale niestety wszystkie środki poszły na odbudowę i na jedzenie. Chyba, że można by tu może jakiś kawałek ziemi? To przyjacielu, chcesz tutaj osiąść? Chcesz tutaj ziemniaki uprawiać? Może. Świetny pomysł. Akurat w momencie, kiedy będzie druga tura walk, powiedzmy, jeżeli taka będzie, to akurat świeża krew świetnie nawiezie twoje pole. Szczególnie zaraza tu panuje. To znaczy, zaraza już się skończyła, z tego co wiem. Jest jeszcze kilka przypadków w naszym polowym szpitalu, ale wydaje mi się, że poradziliśmy już sobie z tym problemem. Sądzicie, że to zły pomysł? Dobrze. W takim razie Sigrid, rozumiem, przekazujesz kapitanowi list? Tak, daję mu wszystkie dokumenty. Odczytuję. Dobrze, w takim razie odpocznijcie, zjedzcie. Jutro rano zapewne na placu ogłoszę dobrą nowinę, że przybyliście z pomocą. Z żywnością i z materiałami. Na pewno to wszystkich podniesie na duchu. Tymczasem zapraszam was. Możecie korzystać z pokoi tutaj w karczmie. Izabela zapewni wam wszystkie potrzeby. Jednak nie możemy wam zapewnić zbyt dużo posiłku, bo jak widzicie sami nie mamy zbyt wiele, ale służymy czym możemy. Ja jeszcze zanim on będzie odchodził, chcę powiedzieć właśnie, żeby jak może niech jutro przygotuje właśnie jakiś papier potwierdzający, że wykonaliśmy zadanie. Byśmy tam w Middenheim mogli go przedłożyć. Oczywiście, przypomnijcie mi jutro. W takim razie dobranoc, panowie, i dziękuję. Zastanów się proszę a propos ziemi. I idę za moimi przyjaciółmi. Sigrid, jak to dalej widzisz? Wyruszamy z rana? Nie no. Ja tam nie do końca wierzę, żeby jakąś zarazę tak szybko opanowali. Swoje zrobiliśmy, w nocy nie ma co łazić. Wypoczniemy. Spróbujemy nabrać sił. Zobaczymy, co tam jeszcze będzie z tego ogłoszenia, bo pewnie przed nim nam nie da tego papieru. I raczej się pakujemy, nie ma co tutaj siedzieć. Wykonaliśmy zadanie. Dokładnie. Patrzę na ten kubek z wodą, który dostałem. Czy ta woda jest przygotowana? Czy widzę, że jest ciepła? Tak, ona jest ciepła. Ja też tak patrzę na to jedzenie, tak niepewnie. Znaczy nie, jedzenie dalej jem. Patrzę na tą wodę niepewnie. To jest ciepła zupa z kilkoma oczkami tłuszczu i do tego dostajecie dwa suche, takie wojskowe suchary. Tak, a to co dostałem? Czyli gotowane. Wodę patrzę tak. Jak się zaraz zaprzędzisz. No dobra, wziąłem parę łyczków, ale nie wypiłem wszystkiego. Dobrze. Idziecie spać, rozumiem. Chyba tak, nie ma co kombinować. Zostajecie w pokoju w karczmie, za żadną z tych rzeczy nie pobierane jest od was żadne. Każdy dostaje sam swój, czy mamy jakby wspólny jak jakiś? Jak chcecie. Macie tutaj możliwość wyboru. Każdy swój. W takim razie na dworzu jest ciemno, zimno, burza, jeszcze słyszycie od czasu do czasu jakieś grzmoty, a wy udajecie się na zasłużony spoczynek. Proszę, rzućcie sobie każdy kasetką, najniższy wynik budzi się pierwszy. To chyba Bartek, znaczy Elgrom. A ty rzuciłeś? Tak, 46 wpadło. A okej, okay, widzę, dobra, sorry. Dobrze, Elgrom, budzisz się pierwszy. Za oknem jest już
jasno. Słońce, promienie słoneczne wpadają przez okno. Czujesz, że jest cieplej. Czujesz, że się wyspałeś. Podnosisz się, rozciągasz, ubierasz, zakładasz wszystkie swoje rzeczy. Otwierasz drzwi i wyglądasz na korytarz. Pusto. Wychodzisz na balkonik, taki w środku karczmy. Patrzysz, stoliki puste, za barem pusto. Widzisz, że tylko drzwi od karczmy są otwarte, przez które wpadają promienie słoneczne. Co robisz? Wracam do pokoju. I szturam Jacera. Wstawaj! A nie mieliście... Każdy osobny ma. Tak? Każdy osobny. Przepraszam. On do pokoju może walić. Wjeżdżam. Wszedłeś do pokoju, tak? Myślałem, że każdy byliśmy razem. To wracam do siebie. Zamykam drzwi, ale nie na klucz. I... chciałbym zacząć rzeźbić w drewnianym klocku coś na wzór wozu, ale jeszcze bez kółek. Czyli siadasz sobie na łóżku, wyciągasz swoje narzędzia, kawałek drewna i zaczynasz rzeźbić. Czekam, aż reszta się obudzi, Ferajny. Edgar, miałeś niespokojną noc, nie lubisz jak jest burza. Zawsze cię to jakoś niepokoiło. Jednak teraz budzisz się i czujesz, zanim jeszcze otworzyłeś oczy, że jest już ciepło. Podnosisz się, rozglądasz, gdzie ty jesteś. A, w karczmie, no tak. Dobrze, dobrze, udało wam się wykonać zadanie jeszcze tylko dzisiaj. O Boże, i powrót na szlak. Podnosisz się, ubierasz, otwierasz drzwi, wychodzisz na korytarz. Nikogo nie widać. Elgrom, ty słyszałeś, jak na korytarzu pisnęły drzwi. Czy wychodzisz, czy dalej strugasz? Dalej zajmuję się swoimi rzeczami. Okej. Co robisz, Edgar? Jeżeli jest jakakolwiek misa z wodą, to chciałbym przepłukać twarz. Nie widzisz takowej. Okej. No jeżeli nie, to w takim razie pomijam ten punkt, ubieram się, jakby już szykuję do dalszej drogi. Okay. Do wyruszenia właściwie, do śniadania i późniejszego wyruszenia. Jacer i Sigrik, budzicie się jednocześnie. Wstajecie, ubieracie się, wychodzicie. Spotykacie się dosłownie w tym samym momencie na korytarzu. Sorry, przycięło mi. Coś pływało chyba, tak? Cześć, jak się spało? Lepsze to niż tutaj, całkiem lepsze w porównaniu jak spaliśmy na dworze. A ja też tak uważam. I wchodzę do pokoju, wziąłem swój plecak. Zabieracie wszystkie swoje rzeczy. Ja tam się jeszcze tym swoim królikiem zajmuję. Właśnie. Coś, o czym nie powiedzieliśmy. Sigrid, może chcesz powiedzieć? Tak. Co wiedzą twoi towarzysze? Czy moi towarzysze wiedzą, że ja podróżuję jeszcze, mam klatkę z królikiem. No i klatka jest też na kłódkę, zamknięta, tak, żeby nie uciekł. Nie dało się tego ukryć. I no i mam go i się nim zajmuję. Czy dowiedzieliście? Zmieniam mu, jeszcze nie nadałem. Kilka tygodni? Tak, tak, cały czas. Znaczy, jeść dostaje, to mu jak czasem wiadomo, jakąś trawę czy coś. Znaczy, pytam, dostanie. Czy coś jeszcze mi powiedziałeś o tym króliku? A nie, nie, powiedziałem tylko, że go mam. I że nie, żeby nawet żaden mu głupi pomysł nie przyszedł, żeby cokolwiek temu królikowi zrobić. To tak na wszelki wypadek. I mówiłem to bardzo serio. Dobrze. Czy bierzesz królika ze sobą teraz? Czyli tam biorę wszystkie rzeczy. Jemu tam daję trochę żarcia, niech sobie je. Biorę klatkę, biorę swoje taboły wszystkie i ja sobie wychodzę. Wyobrażam to w ten sposób, że jako, że to jest klatka na królika, to ona jest dosyć spora wielkości plecaka. I nosisz ją na plecach z takimi dwoma rzemykami,
a wszystkie swoje rzeczy nosisz w torbie na boku, więc jesteś dosyć mocno obładowanym czarodziejem. Właśnie nie wiedziałem, czy do tej torby właśnie nie zmieści się ta klatka, a resztę mam w plecaku. Bo mam torby właśnie, kupiłem, ale nie wiem w sumie jakiego jest rozmiarów. Nie, no to jeżeli kupiłeś osobną torbę, to faktycznie wejdzie to. Dobra. Edgar, Jacer i Sigrid, spotykacie się na korytarzu. Brakuje tylko Elgroma. Ktoś widział, czy ten krasnolud znowu zasnął? Sprawdźmy to. Uderzam tak lekko w drzwi. Elgrom, wstawaj, wyruszamy. Otwarte. Otwieram drzwi. Widzicie, że Elgrom siedzi sobie na łóżku i coś rzeźbi. Widzieliście na trakcie, jak już wieczorami przesiadywał i lubił zawsze coś porzeźbić w kawałku drewna. Dasz radę teraz to przerwać? Chcielibyśmy już zejść, może jakieś śniadanie i ruszamy stąd. Nie ma co tu dłużej siedzieć. Zaraza nie śpi. To ja na was czekam już od jakichś dobrych 30 minut. No to zawijaj kiece, lecimy. Dobra. To co ty? Pakuję rzeczy. Więcej progres, jaki wykonałem już, mniej więcej. Mam coś rzucić, czy coś? Rzuć sobie. No co? Czy tak po prostu? To zręczne palce. Dobre pytanie. Rzuć sobie na zręczność. Ja wiem, tylko... nie masz dużo. Czy tylko mi przerywa? Jak ktoś, jak Michał mówi? Mi nie przerywa. Okej, czy to u mnie. Weszło po prostu, sukces. Sukces! W takim razie wykonałeś 2/3 samochodu. Samochodu? Co to jest samochód? Dokładnie. Wow, no co ty tam wyrzeźbiłeś? Co to za chaotyczny stwór? Zabić go! Renault Megane. Zbywam uwagi Jacera, po prostu chowam do torby to, co mam. Przybywam nie odpowiadam. Dobrze. Schodzicie na dół do głównej sali i widzicie, że nie ma nikogo z obsługi. Drzwi są otwarte. Słońce świeci. I słyszycie... Widzicie najpierw jedną osobę przebiegającą, potem drugą. Słyszycie wrzawę gdzieś na końcu ulicy. Wychodzicie na dwór i widzicie, że na końcu ulicy, przy samym moście, na placu, zebrała się duża grupa ludzi. Idziecie w tamtym kierunku. Widzicie, że większość z ocalałych mieszkańców Untergartu zebrała się już na rynku miasta. Stoją zgromadzeni w niewielkich grupkach. Wyraźnie są czymś przejęci. Widzicie, że niektórzy wciąż noszą bandaże i opatrunki. Jest wiele dzieci i starców, którzy nie brali udziału w bitwie. Wszyscy mają na sobie podarte ubrania. Niektórzy wyglądają na przymierających głodem. Jeżeli chcecie, możecie teraz rzucić sobie na plotkowanie. Bardzo łatwe, plus 30. I... Jest ogłoda? Tylko 10. I powiedzcie mi, kto ile miał sukcesów? 10 to są już 2 sukcesy, czy dalej 1? Aha. Bo równo 10 oczek mi weszło. I teraz nie wiem, czy to 2 sukcesy, czy 1. Okej, to 2. Czy komuś weszło na 3? Nie weszło na 3. Czekajcie, bo mam plus 40. Plus 30. Plus 30 to jest maks, nie można mieć więcej. Nie można mieć więcej? Ale jak tak. Ma plus 10 właśnie, to jak to się... Plus 30 to jest taki cap, który nie można przeskoczyć. A okej, dobra. W takim razie, plotkując tutaj, dowiadujecie się, że książę elektor Boris Todbringer z Middenheim wysłał konwój z żywnością i zapasami, by pomóc miastu stanąć na nogi. Ludzie się radują. Proszę teraz każdego z was, żeby rzucił sobie 1k10. Dużo damage'a. To o nas mówią teraz. Ja tak pokazuję, że to ja przywiozę. Jak chcecie, możecie chwilę porozmawiać. Chciałbym wam wysłać taką prywatną notkę dla każdego, co każdy usłyszy.
Wiecie co? Ja tak się zastanawiam, czy nie przyjąć tutaj tej ziemi. Tak, z 10. A ty już ją dostałeś? Bo tak mówisz, jakbyś już ją miał. A już ci się podróże, przyjacielu, znudziły? Dopiero co zaczęliśmy zabawę. Chciałbym mieć dokąd wracać. Ale Zawsze żyłem w miastach ludzkich i nie widzę problemu, dlaczego nie miałbym w przyszłości osiąść tutaj. W sumie wioska jak każda inna. Ale nie wiem, ta zaraza mnie trochę tutaj straszy. To trzeba ją przeczekać. Dobrze. Poplotkowaliście, popodsłuchiwaliście. Kilka rzeczy się dowiedzieliście. I widzicie, że wszyscy cichną, ponieważ przy samej rzece zostaje ustawiony mały podest i widzicie teraz, jak kapitan Schiller wchodzi na podwyższenie, jest teraz w pełnym mundurze, w swojej zbroi i widzicie, że został wystawiony wasz wóz, który eskortowaliście tutaj, tak żeby wszyscy go widzieli, i Schiller wyciąga list, który ty dałeś mu, Sigrid. Wszyscy cichną. Obywatele Untergardu, to doniosły dzień. Otrzymałem list od księcia Todbringera z Middenheim. Stary wilk nadal żyje, a miasto Middenheim wciąż mocno stoi na swej górze. I wszyscy wiwatują. Po chwili Schiller podnosi dłoń i wszyscy cichną. Książę Todbringer śle swoje podziękowania dla całego Untergardu za rolę, jaką odegraliśmy w odparciu najeźdźców. Powiada, co następuje. Bitwa na moście w Untergardzie zostanie zapamiętana jako jedna z najchwalebniejszych bitew w historii Middenlandu. Bądźcie dumni, mieszkańcy tego miasta, bowiem wasze poświęcenie nie poszło na marne. I wszyscy krzyczą z radości, uciechy. Schiller znowu podnosi rękę i kontynuuje. By okazać wdzięczność za naszą waleczność, książę posyła nam dowód swojego uznania. I teraz jeden z mieszkańców podaje mu torbę, on sięga do niej i wyciąga bochenek chleba oraz wino. Trzyma butelkę w górze. Zostaliśmy zaszczyceni darem w postaci 30 bochnów chleba i tuzina flaszek wina. Prosto z zapasów Middenheim. I teraz wszyscy już szaleją po prostu. Okrzyki, tak, jest jedzenie, tak. Impreza. Może też dostaniemy po bochenku. I wszyscy słyszycie, niech żyje książę, niech żyje książę. A ja tak w trybie pasywnym. Właśnie tak w trybie pasywnym do Elgroma. 30? No, nie pojedzą za dużo. Znaczy, zwłaszcza, że tych 30 tam nie ma, no. Tłum szaleje, niech żyje książę. Schiller teraz wysoko unosi chleb i wino, a niezłomni obrońcy Untergardu krzyczał, zdzierając głosy. Nagle rozlega się głośny trzask. Butelka pęka, obsypując Schillera odłamkami szkła i ochlapując go winem. Ogarnięty paniką tłum rzuca się do ucieczki. Usłyszeliście głośny wybuch. Ja się zwijam w kulkę. Rozglądam się. Ja to samo. Również. Dobrze, w takim razie rozglądacie się, skąd, co to było. Ludzie zaczynają biegać. Rzućcie sobie na spostrzegawczość. 3 Dzisiaj trzeci raz. Wrzuciłem 9 niesukcesów. Mnie się udało 2 sukcesy. Dobrze, Sigrid, w takim razie ty stałeś z tyłu i teraz cały ten lud napiera na ciebie. No i niestety nic nie dostrzegasz, po prostu jesteś zalany tą falą ludzi, która chce się wydostać jak najszybciej z placu. Komu weszło? Mi o 3 sukcesy, aż o 2. Elgrom, tobie udało się roztrącić ludzi i teraz dostrzegasz, że most przy placu, który prowadzi na wschodnią część miasta, przez niego biegnie 4 mutantów. Prosto na was. Pierwszy, który biegnie z przodu, jest humanoidalny, jednak posiada 3 oczu.
oraz widzisz, że zamiata za sobą dwoma długimi ogonami zakończonymi kitą. Następny za nim wymachuje, też jest humanoidalny i wymachuje mackami. Ma macki zamiast rąk i w jednej trzyma pałkę. Zaraz obok niego biegnie mutant z rogami i gęstym futrem. A tuż za nim słyszycie głośne beczenie, ponieważ biegnie też humanoidalny mutant, który zamiast głowy ma kozi pysk. Wszyscy są uzbrojeni w pałki i w małe w kurty. I proszę, rzućcie sobie wszyscy na inicjatywę. Czy dostrzegłem coś, w sensie, bo mu ta butelka wybuchła w rękach jakoś, tak? Mhm. Czy dostrzegłem, nie wiem, w sensie, czemu to wybuchło mu w rękach? Tak, wydaje ci się, że usłyszałeś wystrzał z karabinu z drugiej strony rzeki. Dobra. To jeszcze jak to zauważyłem, krzyczę: atakują mutanci! Jak to krzyknąłeś, to wszyscy po prostu jeszcze bardziej, wiesz. To jak on krzyknął, to wyciągam kuszę od razu, momentalnie. Ja też błyskawicznie wyciągam kuszę. Błyskawicznie wyciągam kuszę. Mieczu kiju wyciągam też. Miecz kiju. Zaraz. Poproszę was teraz o podanie wyników. 38. 38. Po kolei. Dominik? 38. Jacer? 55. Sigrik? 38. I Elgro? 29. Nie, dobrze. Tank ostatni. Norbert, co robi Jacer? Błyskawicznie wyciągam kuszę. Chwytam dwoma palcami, jak są daleko? Mniej więcej ile metrów? Na bliski? Myślisz, to znaczy widzisz, że pierwszy doskoczy do Elgroma, jakieś 4 metry jest od niego, zaraz do niego dobiegnie. Okay, już dosłownie przedzierają się przez tłum i zaczynają uderzać pierwsze osoby. No to naciągam błyskawicznie kuszę jedną akcją, a drugą strzelam. Ale wyciągnąłem się u jedną akcją. Nie, bo ja mam błyskawiczne wyciągnięcie. A. Tak. Więc wiesz, wyciągam palcami szybko cięciwę na spust i... rzucam. Bezproblemowo. W którego celowałeś pewnie? W tego pierwszego z trzema oczami. Tak. Tego oko. Na 3 plus 2 mojej krzepy. 5. Z kuszy. Plus 4. Kuszy nie było 4, tak. Plus 4 plus. 7, po prostu 7. A, okej. Albo w sumie nie dodajesz krzepy, rację. I 7, tak? Prawą rękę. Mhm. Szybko zareagowałeś, wyciągnąłeś kuszę, naciągnąłeś ją, przycelowałeś, strzał. Bełt leci prosto w rękę. W prawą rękę mutanta, wbija się głęboko. Ale widzisz, że mutant tylko jęknął i wkurzony teraz biegnie prosto na Elgroma. I teraz właśnie on będzie reagował. I podbiega do ciebie jedną akcją Elgrom i będzie starał się ciebie uderzyć pałką. Wow. Czy masz jakieś uniki, parowanie albo coś takiego? Jeszcze nic nie wyciągnąłeś, prawda? No, pomimo tego, że ich zauważyłem. Not bad. W takim razie uderza cię za 4. Nawet nie poczuł. Tak. Uderza cię za... Przyjąłem mężnie na korpus. Nie, no heada dostałeś. Nie, z 60. A nie, 60, przepraszam. 60. W korpus, wiesz, po prostu
Na klatę. Nawet nie zauważyłem, no, że coś mnie zawalnęło. Patrzę, tylko biegnie z trzema oczami. I dwoma ogonami. Dobra. Następnie dwóch mutantów, którzy biegli za nim, jeden z rogami, drugi z mackami, zaczęli uderzać ludzi, którzy jeszcze nie zdążyli uciec. I do ciebie, Elgrom, jak ostatni mutant z kozim pyskiem, jak zobaczył, że jego druh atakuje ciebie, to też podbiega i uderza ciebie. Będzie miał plus 10. Weszło. Rip Elgrom. Od razu. No to będzie za 8. W korpus. Okej. Okay. Nie w rękę? 52. No. Lewa ręka. Lewa ręka. Przepraszam, w lewą rękę. Uderza ci pał. Edgar, co robisz, widząc tą sytuację? Okej, okay, jakby skoro wcześniej nie mogłem użyć kuszy, myślałem, że jeszcze wcześniej, jakby przed walką uda mi się zdeklarować. Okej, okay, to w takim razie nie wyciągam kuszy, a wyciągam miecz i tarczę. Mam szybkie wyciągnięcie. No i atakuję właściwie tego drugiego, który zaatakował Elgroma. Mhm, czyli... Tego z kozim pyskiem. Tak. Czy to ma być traktowane jako szarża, czy to jest pojedyncza, tak? A szarżujesz? Szarża nie, to jest... Podwójna. Właśnie, to jest podwójna, nie? A ja chciałbym zrobić atak wielokrotny. Ale wyciągnąłeś pierwszą akcję, miecz. A mam szybkie wyciągnięcie? To nie jest jako... A masz? Tak, mam. Okej, okay, no to... Tak, no to możesz zrobić, możesz przeprowadzić szarż. Ale nie, chodzi mi o to, czy... Bo szarżą jakby będę miał jeden atak. A chodzi mi o to, czy mógłbym... Czy on jest na tyle blisko, że mogę zrobić atak wielokrotny. Zaatakować go dwa razy, bo dwa ataki. Tak, możesz. Dobra, okej. Okay. To pierwszy atak w takim razie. I będziesz miał plus 10, bo Elgrom też z nimi walczy. Weszło. W lewą rękę, za ile? Mam silny cios, także jest 7 i swojej siły mam 3, czyli za 10. Bo miecz jest S, z tego co pamiętam. Tak. Czyli za 10. Uderza swoim mieczem w lewą rękę potwora z kozim pyskiem, który od razu potwornie beczy, odwraca się w twoją stronę. Zaraz będzie cię atakował, ale widzisz, że tak mocno mu uderzyłeś w tą rękę mieczem, że praktycznie aż do kości, aż dostajesz się do kości ostrzem. Okej, okay, drugi atak. Proszę bardzo. Oj, zdenerwowałeś. Plus 10 masz? Też plus, właśnie jest plus 10? Dobra, to weszło w takim razie równo. To jest za 8. To jest za 8. W takim razie wyciągasz, wyszarpujesz tylko miecz i jeszcze raz w lewą rękę uderzasz i tym razem kość pęka, ręka zupełnie opada. Stwór upuszcza pałkę, łapie się za kikut, potwornie beczy i osuwa się i pada na bok. First blood. Sigrid, co robisz? Widzisz, że jeden mutant już padł. Jacer tutaj wystrzelił z kuszy. Elgrom tylko przyjmuje wszystkie ciosy. Czyli rozumiem, że muszę wyciągnąć miecz? I czy ten rogaty jest jakoś blisko? Czy tak, muszę podejść? Coś? Sam? Doskoczysz do niego bez użycia akcji.
No to to tego roga tego. Mhm. Chce się zaatakować. Mhm. Dobra, nie trafiłem. Myślałem, że coś zaczarujesz. No ja, ludzie są. Dobrze, co robisz drugą akcją? Nie no, bo musiałem wyciągnąć. Czy miałem wyciągnąć? Okej, okay. Tak. Nie miałeś. Dobra. Dobrze. Ja wam zniknę na sekundę, ale zaraz wracam, bo i tak nie moja tura. Dobrze. I teraz doskakują mutant z mackami i mutant z rogami naraz. Widząc, że mutant z kozim pyskiem padł, doskakują do ciebie Edgar i będą próbowali cię obłożyć pałkami. Okej. Okay. Jak coś jedyne co do broni mam, to mam tarczę. Nie, żadnemu nie udało się. Machają tymi pałkami przed tobą, ale ty odbijasz mieczem, unikasz zarówno ciosy jednego, jak i drugiego. I drugą akcją będą się nastawiać na parowie. Elgrom, oberwałeś już kilka razy. I tylko jesteś coraz bardziej wkurzony. Co robisz? Tak, ściągam tarczę z ramienia. Mhm. I staram się tego, co przy mnie stał, z trzema oczyma, tak? Mhm, tak. Ten, który cię chcę go odepchnąć od siebie. Okej. Okay. Rzuć sobie na WW. To jest przeciwstawny test, chyba, zdaje się. No to dawaj. Więc mi nie weszło po prostu. Nie, nie weszło, od wam nie weszło. A jemu weszło. Próbujesz go odepchnąć, ale on jakby robi unik i twoje ręce lecą gdzieś w bok. Co chcesz zrobić drugą akcją? No nic, bo wciągam tarczę. Okej. Okay. I wracamy. Jacer, widzisz, że jeden mutant już padł. Okej, okay, oni są przy moich przyciach. Dobrze to tak. Rozumiem. To tak, w takim razie. Dobrze, to w takim razie jedną akcją naciągam kuszę, drugą akcją przycelowuję. I to będzie wszystko. Następny turze strzał. Teraz mutant z trzema oczami, który stoi przy Elgromie, będzie go próbował zaatakować. Ależ te ciosy w Elgroma wchodzą. Ale dopiero nie próbowałem nie zaatakować? To sparuje, mam nie, ten z trzema oczami nie. Ten z kozim pyskiem próbował, ale go zarżnąłeś. A poza tym tamtych dwóch pozostałych cię okładał. Ten nadal Elgrom. No, czy okay. Parujesz? Oczywiście. Proszę bardzo. Pięknie. Pałka leci prosto w twój korpus, ale ty odbijasz, zasłaniając się tarczą. Będzie nastawiał się na parowanie teraz drugą akcją. Mutant z kozim pyskiem już od nas odszedł. No i teraz Edgar. Okay. Stoi przy tobie dwóch mutantów. Z mackami i z rogami. Żadnego z nich jeszcze nie uszkodziło. Okej. Okay. Obaj mają w rękach, tudzież w mackach, jakieś miecze jednoręczne, tak? Rozumiem? Nie, pałki. Pałki, dobra. Mhm. Okej, okay, to atakuję tego bliższego mojej prawej ręce. Mhm, to czyli będzie bliższego ten z mackami. Dobra, to próbuję sieknąć tego z mackami. Atak wielokrotny. Ciuch, ciuch, ciuch. Nope. To jest właściwie na 90 bez 80 i 0, także pierwszy atak nie wszedł. Aha, drugi atak 95. Pech jest od 96, prawda? Tak, od 96. Dobra, ale chciałbym tego przerzucić. Proszę bardzo. Zero, zero, dziewięć, także weszło. Mhm.
Na obrażenie? Nogę. Przepraszam, w prawą nogę. Tak. Oni nie, nie... Nie, przepraszam, on będzie parował. Dobra, to i tak muszę rzucić, bo już naciągnąłem. No dobra, ale to jak coś już zobaczymy, czy sparuje. Parowanie było na... Na bobo. Nie. Czyli za 11. Bo jest silny cios i siły 3. Czyli... O mój Boże. Za 11. W prawą tak jest. Nogę. Siekać mu te nogi! Będę otrąbował im wszystkie kończyny. Wbijasz się głęboko w jego udo mieczem. Wyszarpujesz, widzisz, że krew tryska. On łapie się za tą nogę, ale ciągle jeszcze stoi. To była twoja druga akcja. Tak. Znaczy, bo to atak wielokrotny, także dwa ataki. Mm-hmm. Sigrid, co robi? Oj, coś z dźwiękiem nie tak? Mikrofon? Sorry, miałem gdzie w miejscu. Ten rogaty dalej jest mój, jest przy mnie. Tak. Dobra. Stoisz ramię w ramię z Edgarem. A on też tego bije? Rogatego? Nie, ale są w zwarciu. Będziesz miał plus 10. Dwóch atakuje go. Z mackami i z rogami. Pobóż. Nie, przepraszam, nie będziesz miał plusów, bo no on... Właśnie. Tak, to jest w drugą stronę, tak. To oni no, będą mieli plusów. Szansa, nie, szansa wyrównana teraz jest. Dwóch na dwóch. Mhm. Dokładnie. No, tak. No dobra, nie, to ja się skupiam na tym rogatym. ale zrobię tak. Czy są ludzie jeszcze, mieszkańcy wokół nas, czy raz wszyscy pouciekali? Czy musiałbym akcję to poświęcić, żeby się rozejrzeć? Nie. Jakby możesz to dostrzec, że ludzie pouciekali, ale zatrzymali się jakby na krawędzi tego placu. Niektórzy tacy, wiesz, gapie po prostu. Mhm. Dobra, to nie. To leję go z miecza. Dawaj go. Weszło. Mhm. W głowę. Za ile? 4. Za 4. Machnąłeś no, tak tylko i takie kilka włosków z jego owłosionego, z owłosionej głowy tylko odleciało. On zaśmiał się prosto ci w twarz. I będzie próbował cię zaatakować. No dobra, to ja na drugą akcją nastawiam się na parowanie. Albo nie, kij wyciągnę. O, bo mogę wyciągnąć kij? Od razu kij jest dwuręczny. Z drugą akcją. Mhm. Jeżeli kij teraz... jest jednoręczny, to wyciągam go. Mhm. Mhm. Mutant z mackami będzie próbował zaatakować Edgara. Nie. I znowu nastawię się na parowanie. I teraz mutant z rogami będzie próbował ciebie, Sigrid. Nie. Świetnie. I też będzie parował. Elgrom, co robi? Pierwszą akcją dobywa miecza. I w takim bądź razie... No atakuje tego z trzema oczami z tej przede mną. Mhm. Dawaj, on będzie próbował parować. No ale nie musi. Bardzo dobrze. A co robisz drugi? A, wyciągnąłeś. To on teraz w ciebie. Udało się. Chcesz sparować? Oczywiście. Czy przyjmujesz klas na klatę? Czas na klatę. Weszło? Weszło. 46 mam. Kurde. Znowu próbuję walić się. Od góry tym razem tą pałką po prostu, ale ty podnosisz tarczę, tylko się zasłaniasz. Z takimi mutkami to wiesz. Ja ci przepraszam, biję się, ty masz jeszcze plus 10 za tarczę. O, nawet. No, na... Edgar, co robisz? Chyba ja, Jacer. Przepraszam, Jacer, tak. To tak, ten z rogami to jest przy Elgromie, tak? Masz dosłownie tak. Elgrom
Edgar, Sigrik. I oni walczą z trzema. Każdy z nich walczy z jednym. Bo przecież jeden nie żyje. Z tak, więc ich czterech. Czterech było łącznie, tak. A, czterech. To ja chcę tego z rogami, co miał dwa rogi. Ale co chcesz zrobić? Strzelić. Pamiętasz? Miałem naciągnięte. Ale... I staram dobrze, się to... ich nie trafić. I staram czyli się masz ich nie minus trafić. 10. Ale a za celowanie? Tak, to znaczy za celowanie masz plus 20, ale masz minus 10 za to, więc masz plus 10 po prostu. A nie jest minus 20? Minus 20? Minus 20? Tak. Minus, tak. Tak, minus 20, więc się wyrównuje po prostu. Okej, okay, dobra. Rzucam. Mieć graczy. Rozumiem, że to był przerzut. Tak, to był przerzut. A drugą akcją rozglądam się, bo był strzał. I rozglądam się w stronę mostu. To rzuć na spostrzegawczość. Wystrzeliłeś z kuszy. Edgar, słyszysz tylko jak bełt przelatuje ci koło ucha. Schyliłeś jeszcze tak głowę. No nic, nie zobaczyłem. Nie, rozglądasz się, ale ta rzeka jest duża i most jest długi i po drugiej stronie po prostu starasz się cokolwiek dostrzec, ale tutaj twoi przyjaciele walczą, nie możesz się skupić. Mutant z trzema oczami. Czy on przed chwilą nie był? Przepraszam, bo tak pomyliłem z Jecer. Był. Był, dobra. W takim razie Edgar, co robisz? Zapewne atakujesz. Tak jest. Chciałbym zaatakować tego, którego już atakowałem wcześniej, czyli tego z mackami. Pierwszym atakiem, jeżeli uda mi się go jakby pociachać tak, że padnie, to drugi atak już zaatakować tego drugiego. Natomiast jeżeli nie, no to drugi atak również przeznaczyć na tego z mackami. Ten z mackami jest strasznie ranny. Tak głęboko mu wbiłeś w udo ten miecz, że teraz jest praktycznie zgięty na tą stronę. Dobra, pierwszy atak w ogóle nie wszedł. Wow, serio? Czekaj, chcesz przerzucić. Właśnie jakby muszę zobaczyć, ile mam. Mam 3 punkty, no tak, dobra, to jeszcze jeden. Dwa. Dobra, no to jeszcze jeden taki na walkę sobie wezmę. Dobra, to przerzucam. Weszło. Jedziesz go. Jedziemy. No, jest do wykończenia. On rzuci sobie na parowanie. Dobra, to powiedz mi, czy rzucać na obrażenia? Rzucaj. Yes. Za 6. Idealnie. Wyciągasz ten, wyszarpujesz miecz z jego uda i tylko przecinasz od dołu przez korpus. On po prostu odlatuje do tyłu na plecy, pada w błoto. Martwy. Nie tylko first blood. Second blood też. Second blood również. Sigrid, co robisz? Widzisz, jaki już drugi stwór padł z rąk twojego przyjaciela. Zastanawiam się, czy rzucenie czaru niezdarności to będzie jakieś takie widowiskowe, bo czy raczej tego mało kto zobaczy. To się, bo możesz żądełko to leci. Zręczność, czysty test. Jeżeli ci wejdzie, to uda ci się to jakby zmarkować. To znaczy ukryć. Przynajmniej tak będzie ci się wydawać. Ale ja zrobię test. Ja rzucę ukryty test i nie będziesz wiedzieć, czy ci się udało. Też? Dobra, no. Chcę. Jaki musisz mieć wynik? 28 mam zręczności. Dobrze. Dobra. No to... Czy to jest dotykowy, tak? Nie, nie, nie. To nie. Jest do 24 metrów. Starasz się bez splatania rzucić. Tak, bez. Czyli 4 potrzebuję. Skupiasz się tylko. Obracasz rękoma, ale starasz się to robić przy sobie. Weszło. I on musi siłę woli test, bo inaczej wyrzuci. Nie. Rzucałeś na tego z rogami, prawda? Tak, tak. Tak, dokładnie. I on z tego, co rozumiem, już nie może parować, bo nie ma czym. Dokładnie tak. Widzisz, że pałka wyskakuje mu dosłownie z rąk i upada obok na martwe ciało
mutanta z mockami. On zaskoczony taki... Patrzy no to lejemy go. To zrobiłeś jedną akcję. Tak, druga to atak, przerzucam. Nie weszło. Starasz się. A nie masz teraz plus 10? Bo nas jest. Tak. Bo teraz jest nas dwóch na niego. Aha. Tak. To jeżeli mam plus 10, to mi pierwsze weszło. Okej. Okay. Czyli wtedy nie przerzucam. Mhm. Weszło pierwsze, on nie unika, on nie. 6. 6. W 44 to jak coś to ręka. Dzisiaj po rękach bijemy strasznie. Tak, ale 44 dzisiaj dużo. Przecinasz mu rękę i widzisz, że krew zaczyna ściekać po jego ramieniu. Oj, zdenerwowałeś go jeszcze bardziej. Obniża głowę i zaczyna dyszeć jak taki byk wkurzony po prostu. I zaraz będzie na ciebie... Teraz będzie na ciebie szarżował. To ja się wydzieram jeszcze na niego. Pokaż, co potrafisz, paskudna bestio. On schyla głowę i będzie próbował cię zaszarżować, a raczej odepchnąć. Taki atak po prostu prowizoryczny. Możemy rzucić sobie przeciwstawny na WW, tak samo na odepchnięcie, jeżeli żebyś po prostu złapał za te rogi albo jakoś go odepchnął. Dobra. Jemu nie weszło na O1? Mi o 2 punkty, mam 38. O 2 ci nie weszło. Czyli on i tak cię atakuje. I teraz rzuci sobie normalnie na WW, czy zadał cię. Nie. Jesteś teraz z nim w takim zwarciu, jakby trzymasz go za ten łeb, starasz się odepchnąć go, wyszarpnąć, a on próbuje na ciebie napierać. Elgrom, co robisz? Wykonuję fintę, żeby zmylić tego mojego przeciwnika. Mm-hmm. Zatem wykonuję fintę. Znaczy ja wiem, co to jest, ale może widzowie nie wiedzą, co to jest finta, to tak. No, zmyłka, markowanie ciosu, którego tak naprawdę nie będzie, że tylko jest z innej strony. A mechanicznie to jest to samo, w sensie przeciwstawny test na WW. Komu gorzej wyjdzie, w sensie jak mi lepiej wyjdzie niż przeciwnikowi, to się uda. I to zajmuje jedną. Aha, i on nie może unikać tego. Tak, nie może unikać, nie parować. Okej, kołam. Mówią, że dają radę, także. No to mi nie weszło o 4, 5. Jemu o 6. Czyli uznaję, że zmarkowałem go, zmyliłem go. Mhm. I atakuję. Dawaj. 52, czyli w którąś rękę? Lewą. Tak. Za 8 łącznie. W lewą rękę za 8. I on tam był już ranny, miał bełta w tej ręce. Tak. Łowcy no rogu też... powinniśmy się nazywać. Dokładnie tak. Czym atakujesz? Mieczem. Mieczem, tak. Dam popis prawdziwego kunsztu szermierczego. Wiesz, z jakimś przygłupim zwierzę ludziom. No to mi jakiś utrat nie będzie pluł w twarz, no. No jest trochę wyższy. Przecinasz, atakujesz go mieczem i przecinasz mu nadgarstek w lewej dłoni. Gdyby to była tylko prawa, widzisz, że już jest zmęczony, jedną rękę ma obezwładnioną, to znaczy obezwładnioną, ma wbity w nią bełt, drugą teraz ma zakrwawioną przez ciebie. Nadgarstek tak zwisa teraz. Wiesz, nie może nim poruszać. Ale... Karo. I to była twoja. A, okej. Okay. To były twoje dwie akcje. Jacer, co robisz? No ja standardowo. Jedną akcją naciągam, drugą przycelowuję. Okej. To wszystko. Dobrze, czyli plus 20 w następnej. Zaraz się pośliknę. I mutant teraz chce ci oddać, Elgrom. Zabij. No jest.
I pochybel z nim. Stara się w ciebie uderzyć, ty odbijasz jego cios i nagle jakby prąd przeszedł przez jego rękę, w której ma bełt i jego pałka wypada. On przerażony patrzy na ciebie, patrzy na rogatego mutanta obok. To był jego jeden atak, drugim odwraca się i zaczyna uciekać przez most. Będzie zwiewał. Mogę go patrząc w plecy teraz, jak się odwrócił? Tak. Proszę bardzo. Chcę przerzucić. Proszę. Idealnie, równo. Uderzasz go w plecy, no on nie może teraz nic z tym zrobić. Za cztery. Przerażony mutant odwraca się. Chce już zaczynać uciekać. Ty jeszcze tylko przecinasz i widzisz, jak dwa ogony lecą w powietrzu i potworny cios przez całe plecy. Mutant pada. Potworny. Potworny. Mutant przechodzi kilka kroków i pada twarzą w błoto. Widzicie teraz, że mutant z futrem, cały jest w futrze i z rogami, patrzy na swoich kompanów i też będzie próbował uciekać. Czyli... No, to ja w niego. Edgar, masz... Kupić? Tak, Edgar ma darmowy cios. Tak, bo byłem tuż obok. Czyli ja też, jakby co. Nie, przepraszam, Sigrik. W sumie Sigrik racja, bo on pierwszy walczył z nim. Ja dopiero co wybiłem tamtego z mockami. Nie, ja to przerzucam. Dawaj. Bardzo dobrze. Co przerzuciłem? Dobrze. Czy ktoś ma szybkość 5? Tylko elfy. Nie bardzo. I owłosione mutanty. I zaczyna uciekać przez most. Rzuca pałkę. A, on nie ma pałki, bo... Okej, w takim razie, jeżeli widząc... Ja mam szansę jeszcze strzelić w takim razie. Strzelaj! Rozsuńcie się! Słyszycie, jak niedziałek z tyłu krzyczy. Ja tak instynktownie się pochylam, w sensie tak na kolana prawie, że. Chyba bardziej chodziło o tych wyższych. Przerzucam! Ja w tym czasie jakby odkładając miecz i tarczę wyciągam swoją kuszę. Sorry! Wyciągam swoją kuszę i też mam jakby... A czy mam błyskawiczne wyciągnięcie? Więc mierzę i strzelam. Okej, proszę. Ja jej załadowałem kuszę. A ty wcześniej z niej strzelałeś, czy nie? Nie. No to musisz ją załadować. No to załadowałem pierwszą max. Dobra, to w takim razie ładuję i strzelam bez mierzenia. Okej. Okay. Biegnący cel nie jest minus 20? Jest. Ale on biegnie wzdłuż linii, dostaniesz minus 10. Jest przerażony. Czy to był ten, który uciekł, ten, który dostał ode mnie z bełtu? Tamten już padł. Tego ty mam zasięgu. Tak, też chciał uciec, ale go właśnie... Na minus 10 mówisz, tak? Tak. Cholera, nie weszło dwa. Co robicie? Ja go gonię. Ten uciekaj. Znaczy... Ja lecę za nim. Ja wiem, że go nie doganiam, ale gonię za nim. Jeżeli go goni, okay, to widzisz, Sigrika, teraz, Sigrik, stój! On teraz nie warto. Biegł na dwóch kopytach, przechodzi na bieg na ręce i kopyta i zaczyna biec na czterech łapach przez most. Widzisz, że nie masz szans go dogonić. Nie, co? Ale jak jeżeli tylko... chcesz strzelać, to na minus 20. Dobra, ja spróbuję strzelić. W takim razie chowam kuszę, podnoszę swój miecz i tarczę i tylko obserwuję, czy nikt więcej nie naciąga. Pokémon, dobra, nie wyszło. Możecie sobie odpisać bełty? I tym samym... Co strzał.
widzicie, że osoba, którą mieliście ochraniać, pędzi teraz za mutantem na drugą stronę mostu, na część miasta, która podobno jest przejęta przez mutantów. W ogóle nie zwraca na was uwagi, biegnie. On dalej biegnie? Nie zatrzymał się? Lecę równo. Okej, w takim razie biegnę za nim. Ja nie zdążę niestety. Przepraszam. Ja... To wydaje mi się. Truchło tego z trzema oczami. I rozglądam się za kapitanem Schillerem, gdzie on tam leży, bo dostał w głowę, więc... Sigrid, stój! Na cholerę tam biegniesz! No ja czekam na swoją turę. Okej. Elgrom... Kurwa, zabije nas. Elgrom, kapitan nie dostał w głowę, tylko usłyszałeś wybuch, butelka nad jego głową rozprysła się i odłamki uderzyły w jego głowę, ale on sam zszedł z tego podestu i zaczął wyprowadzać ludzi, ochraniając ich. Aha, rozumiem. Jak najszybciej z placu. I teraz rozglądasz się za nim po prostu. Ale nie, w takim razie chciałem też biec do mostu, ale chciałem podbiec do mostu i ocenić, w jakim stanie jest ten most. Elgrom. Czy zaraz przypadkiem nie runie? Ja go chwytam za płaszcz, czy co tam ma na sobie. Elgrom. Co jest? Bo ja nie jestem w stanie wyciągnąć tego bełtu z jego ręki. Pomógłbyś? Dobra, dobrze. Idzie teraz. Wy sobie gadacie. Ja tylko biegnę za Krigi i Sigrikiem krzyczę, że Sigrik, stój! Pojebało cię! Po co tam biegniesz? Zginiemy przez ciebie! Sigrik, dobiegasz na środek mostu. Most jest długi, z, nie wiem, 60 metrów. Jak coś biegnę z mieczem i tarczą. Dobra, może nie 60, ale jest długi, duży most zbudowany z kamienia. Spokojnie dwa wozy by przejechały obok siebie. Biegniesz. Mutant z każdą chwilą oddala się od ciebie i widzisz, że teraz jak ty jesteś już na środku mostu, to on jest już na końcu i skręcił w lewo za jakiś spalony budynek i zniknął ci z pola widzenia. Kurde, myślałem, że na moście, bo chciałem już na moście zacząć rzucać czar, ale dobra. Dobra, to... Nie. Za daleko jest. Ile mówisz metrów? Jeżeli chciałbyś rzucić zanim on dobiegnie do końca, to znaczy zanim skręci, to minus 30, to na pewno. Czy nie, bo ja chcę mu rzucić ogniki przed nim, przed mordą. To jest na 100 metrów. To możesz, tak. To nie jest. No dobra. To jest akcja podwójna, więc bez splatania próbuję. Czy starasz się to ukryć? A nie jestem już na tyle za mostem, żeby nikt tego nie widział? Nie wiesz. A jesteś? Ciężko jest ukryć coś, co się pojawi znikąd. To znaczy, chodziło mi o to, że... Machanie łapami. Nie wiesz, dobra, musisz odwrócić i sprawdzić, czy ktoś na ciebie patrzy. Jak się odwrócisz, to już go nie będzie. No właśnie. Dobra. Chuj, to podbiegam jeszcze niby trochę, ale już podwoli widzę, że nikogo nie dogonię i się wkurwiony ten poddaję. Dobiega do ciebie Edgar. Sigrid, nie za to mi płacisz, żebyś biegł sobie po prostu w środek niebezpieczeństwa. Wycofujemy się. Raz, dwa. I tylko wychodzę przed niego i z podniesioną tarczą jakby wycofuję się. Możecie sobie pchając... na spostrzegawczość. Słyszałeś z tej strony mostu wystrzał z karabinu. Wiesz, że strzelec musiał być utalentowany, ponieważ strzelanie przez całą rzekę to... Weszło? Rozglądasz się tak po bliskich budynkach i dostrzegasz, że... Znaczy dostrzegasz. Po lewej stronie pierwszy budynek, który jest, to jest budynek mieszkalny z zawaloną górną częścią, z piętrem zawalonym. I widzisz teraz tylko taką kawałek ściany, który formuje się dla ciebie idealnie w stanowisko strzelca. Gdybyś miał strzelać z kuszy, to wybrałbyś to miejsce.
Dobra, ale jakby tarczę nakierowuję w tamtym kierunku i wycofując, poganiam Sigrika mieczem drugą, a prawą stroną, prawą ręką się zasłaniam. Elgrom, stoisz na krańcu mostu i oceniasz jego wykonanie. Widzisz, że robota jest przedniej jakości, na pewno nie ludzka. To musiał być jakiś krasnoludzki rzemieślnik. Widzisz, że sposób, w jaki były łączone kamienie, ta zaprawa na pewno nie pochodzi z receptury waszego klanu. Jednak myślisz, że no, ty byś to zrobił lepiej. Most stoi, oberwał w trakcie walk, ale jakbyś go zrobił, to jeszcze to przetrwałby wszystko. Tak, ale czy na przykład nie jest w stanie, że za tydzień runie, czy coś takiego? Nie, nie wydaje ci się. To jest solidny, kamienny most. Dobrze, to jak widzę, że Edgar wraca z Sigrikiem, to wracam na pobojowisko i ściągam trupy mutantów w jedną kupę. Jak Jacer tam prosił o wyciągnięcie bełtu, więc... No właśnie widzisz, że teraz się siłuje z jednym z bełtów. Ja tak podchodzę jedną ręką, tak... Proszę bardzo. No, dziękuję. Elgrom, to ja mam jeszcze jedną prośbę. Bo ja tak trochę zbieram pamiątki, a ten tutaj, widzisz, ma fajne rogi. I w niego też... Rogaty uciek. Ale tam był jeszcze jeden z rogiem. Miał, był ten kozi, prawda? Przepraszam, poczekajcie chwilę. Czy mnie słychać? Tak, słychać. Loud and clear. Przepraszam, miałem jakiś chwilowy problem z internetem. Czy możesz, Jacer, powtórzyć? Ten, który miał rogi, zwiał, czy ten? Tak. Ale był jest jeszcze ten kozi, który też miał rogi. Tak. No to... Kozie rogi miał. O tego mi chodzi. I odrąbałbyś mi może jeden, drugi sobie możesz wziąć? Nie wiem, czy noszenie trofeów mutantów, czy innych plugastw jest dobrym pomysłem w ogóle. Co to za pomysł? No, na pamiątkę, ale jeśli nie, to nie. I w takim razie idę wyczyścić swój bełt nad rzekę. To znaczy, brzeg tutaj jest cały murowany. A, okej. Da się, nie da się zajść? Jest drabinka na taką drewnianą kładkę, która jest przy samej wodzie, ale musiałbyś tam zejść. No to ja idę sobie tam zejść umyć bełt. To w momencie, jak podchodzisz do drabinki, widzisz, że ta kładka, która powinna być na dole, to jej nie ma. I po prostu rzeka płynie. Dosięgam do rzeki, jak wyciągnę do... Sobie na zręczność. To znaczy, jeżeli zejdziesz po drabince, możesz tak wypłukać w rzece. No właśnie o to mi chodzi, chcę zejść i wypłukać go w rzece z krwi. Dobrze, widzicie, że ludzie, którzy teraz podczas walk stali na obrzeżach placu, zaczynają wracać się i oglądać tych mutantów, podchodzą coraz bliżej. Niektórzy podchodzą i poklepują ciebie, Elgrom, Edgar, Sigri. Wszyscy są zadowoleni, ale jednak przerażeni trochę, że nadal był atak na atak od strony mostu. To jeżeli zbliżają się w naszym kierunku, to ja krzyczę: cofnijcie się, zagrożenie nie jest jeszcze zażegnane. Słyszysz takie, wiesz, ciche głosy gdzieś z tłumu. To może jest ich tu więcej? Tych mutantów? Ktoś tam z tyłu. To musiał być muszkiet chochlandzki. Tylko on tak daleko niesie. Jak nie chcesz nim oberwać, to się cofnij. Nie widzisz, że no wszyscy też cofają się kilka kroków, jak to mówisz. Tylko wracam się do Sigrika. Sigrik, miałem cię za bardziej rozsądnego. Do czego wporowałeś tam? Mogłeś oberwać od tego. Od tego samego, który strzelał w kapitana.
Chciałem się tym rogatym pomiotem zająć. Niestety cholerstwo pieprzone, tak spluwam. Jest za szybkie, tchórze, jeden. Słyszycie głos z tłumu. Ilu uciekło? To kapitan Schiller wychodzi. Jeden rogaty i prawdopodobnie ten, kto coś, co strzelało. Albo więcej ich strzelało, nie wiem. Tak, nie wiemy, ile ich było. Podchodzi do jeden z walki na pewno. Pewne jest ze trzech, które leży martwych. Wychodzi i wyciąga rękę do ciebie, Sigrid. Dziękuję wam za pomoc i po kolei każdemu, do każdego podchodzi. Gdzie jest Jacer? Tam bełt myje, zaraz przyjdzie. A te ciała pokazuje na to, trzeba zebrać w kupę i to spalić jak najszybciej. Jacer, umyłeś bełt i wchodzisz po drabinie, z powrotem dołączasz do swoich towarzyszy. Okej, dobra. Mówię tylko do tego kapitana, że to miejsce nie jest bezpieczne. Nie gromadźcie się tutaj. Widzę, nie będziemy już. Krzyczy do kilku mieszkańców stojących obok. Zabierzcie stąd wóz. Przeniesiemy się dalej na zachód. Chyba przybywało się wybudować stąd jakąś zaporę na moście. Tak, to nie ma co siać tutaj zamętu niepotrzebnego. No wystarczy patrol, czy to na moście, czy po drugiej nawet stronie, żeby przepatrywać ruiny, bo z tamtej strony słabo to wygląda. Zero zabezpieczeń. Zero. Ja chcę zapytać kapitana jeszcze, co on tak długo robił? Gdzie strażnicy byli, jak myśmy walczyli? Dostałem informację zaraz po tym, jak chciałem wyprowadzić lud, że od strony głównej bramy też był atak. Tutaj widocznie to była tylko jakaś zmyłka, ale udało nam się odeprzeć atak przy głównej bramie. Zbudujmy ostroku, przynajmniej. Dobrze. Poczekajcie, chodźcie, nie wiem, usiądźmy. I widzicie, że jednego z mieszkańców, który też już był uzbrojony, taki bardziej ubrany w skórzaną zbroję, trochę taki prowizoryczny żołnierz. Weź kilku chłopaków i zostańcie tutaj, spalcie te ciała. I uważajcie też na tych, żeby nie zaatakowali z powrotem. No i prowadzi was. Spalcie je, a nie do rzeki wrzucicie, a potem zaraza się rozsiewa. I Schiller prowadzi was w stronę karczmy. Widzicie, że kilku mieszkańców podchodzi jeszcze do was i dziękują, kłaniają się. Jedna z takich bardziej oryginalnych postaci, starszawa babcia, podchodzi do was i z krzykliwym głosem najpierw do Jacera: chłopcze, dziękuję za odwagę. Widziałem, jak walczyłeś. Dziękuję. I potem Sigrid do ciebie i Elgrom, Edgar, do każdego z was podchodzi i dziękuję. Pyta się, czy radni jesteście, mogę jakoś pomóc? Niech pani się ukryje. Tak pani pomoże i nam, i sobie. To znaczy widzicie, że teraz idziecie tak naprawdę z kilkunastoma osobami przez miasto w stronę karczmy. Ja mówię, że ja nie jestem radny, ja dziękuję za troskę. Ktoś z was w ogóle oberwał podczas walki? Nie. Nie? Tak. Tak, dostał. Masz tam klasy. Ja się nie przyznaję, mówię, nie potrzebuję żadnej pomocy. Okej. Okay. Cząstki trzeba przynajmniej wybudować. Palę wbić w ziemię. Cokolwiek, ludzie. Schiller odwraca się w twoją stronę. Dobrze, Jacer, zaraz o tym porozmawiamy. Naprawdę nie mamy teraz ludzi. I zaraz będzie ich wymyślimy. Jeszcze Na razie niech strzegą mostu. Zaraz coś zrobimy. Spokojnie, musimy ustalić, co robimy. I widzicie, że jak idziecie tą główną drogą, którą też wczoraj przechodziliście, słyszycie nagle krzyki od strony głównej bramy. Ludzie nagle zaczynają znowu panikować. Znowu atakują. Słyszycie głosy. Kapitan Schiller podchodzi kilka kroków do przodu. Jednak widzicie, że po chwili ludzie uspokajają się i brama się otwiera. Przez bramę wchodzi
Duży mężczyzna, cały owłosiony, długie czarne włosy, skóry na skórzany płaszcz, to znaczy skórzane, skóry po prostu na ramionach. Widzicie duży dwuręczny topór za jego plecami i nie, przepraszam, w rękach trzyma topór i przewieszony łuk, długa broda, praktycznie nie widać jego twarzy. Widzicie, że wchodzi do miasta i prowadzi kilkanaście osób. Widzicie, że Shilar wychodzi naprzód, podaje mu rękę. Witaj, Hans. Kogo sprowadziłeś? Podchodzicie, jakby, żeby też rozmawiać z nimi? Ja szturam Sigrika w bok, tak mu dając do zrozumienia, żeby załatwił to, po co tu jesteśmy i stoję w miejscu. Ja tak podchodzę, żeby być blisko tego kapitana. Na razie nie gadam, tylko posłucham i czekam, nie czuję, żeby skończyli. Ta sprawa mnie dotyczyła. Wiem, okay. Wiem, zaraz załatwię. Podchodząc bliżej, widzisz, że mężczyzna musi być... Mężczyzna, który przybył teraz, musi być albo jakimś łowczym, albo drwalem. Wielki typ, strasznie zarośnięty i słyszysz, jak mówi do Schillera. Pilnowałem okolicznych terenów i polowałem na te bestie. Ci ludzie są ze mną. I widzisz, że wskazuje na uchodźców. To uciekinierzy, których znalazłem z błąkających się po lasach. Pochodzą z różnych wiosek z tego Midlandu. Kiedy ich tu prowadziłem, znalazłem świeże ślady zwierzoludzi, wiodące z południa. Wygląda na to, że w stronę Uttergardu. I teraz patrzy na ciebie. Ale Schiller skiwa głową, żeby kontynuował. Widziałem, że w stronę Uttergardu zmierza banda, licząca z 200 potworów. Zebrałem ludzi i pospieszyłem tutaj, aby was ostrzec. Oczywiście ich kapitan decyduje, ale ja myślę, że powinniśmy uciekać, nim przybędą tu zwierzę ludzie. Nie wiem, czy zdołamy ich powstrzymać. Ja nie ma nadziei, że ktokolwiek zdąży z pomocą. 6 dni temu odwiedziłem Grimenhagen. Miasto leży w gruzach. Stamtąd również nie możemy spodziewać się pomocy. Nic nowego, prawda? Muszę także donieść, że w Grimenhagen było splądrowane. I gdy to się odbywało, to graf Elstern Sternhajer przeżył, chowając się w swojej twierdzy. Tchórz parszywy! I widzicie, że spluwa. I widzicie, że kilka osób, które też usłyszało Hansa, też spluwają, jak usłyszały o Sternhajerze, o grafie. Nawet słyszycie za sobą babunię, która... Parszywy śmieć! Fu! Wszyscy zgodnie chyba w Untergardzie. Nie z naszym typa. To jest ten, którego my byliśmy tam, w tym Grimenhagen, tak? Mhm. Ale, bo ten plądrowanie, to on mówi o tym, że nie było w tym czasie, jak my tam byliśmy, to było przed nie, tym. Nie, nie, my widzieliśmy po. Okej. Okay. Mhm. Dokładnie. I Hans obraca się teraz w twoją stronę i pytającym wzrokiem patrzy na Schillera. To jest Sigrik. Sigrik Nurn przybył z Midenheim z pomocą, razem z towarzyszem, i odwraca się i szuka was wzrokiem. Podchodzicie? Nie. Okej. Okay. Jacer, Edgar? Nie, ja staję. Ja podchodzę. Ja podchodzę do Sigrika. Tu jestem ochroniarzem. Pan Edgar Schleiermacher przybył razem z Sigrikiem, tutaj jeszcze dwóch było, nie wiem, przed chwilą zaatakowali z nas zwierzę ludzie. Wiesz co, chodź do karczmy, usiądźmy, porozmawiajmy o tym. Hans tylko kiwa. Babunia, widzicie, że od razu podchodzi do osób, które zostały wprowadzone do miasta i zaczyna się nimi zajmować. Widzicie, że kilka jest rannych. Prowadzi ich w kierunku jakiegoś większego budynku. Wydaje wam się, że to jest ten szpital, o którym mówią. Wchodzicie, to znaczy widzicie, że wszyscy ludzie zaczynają iść do karczmy. Wchodzą do środka i wygląda na to, że to jest takie miejsce spotkań po prostu ludzi z miasta. Wchodzicie razem z nimi?
No chodźmy, musimy ten papier załatwić. Ja idę za Sigrikiem. No. Tak, wchodzimy. Czy ja wchodzę? Zostałem wynajęty jako ochroniarz, rację. Ja jeszcze ten, jak my będzie wchodzimy, to ja im tak tylko mówię właśnie, tak na szybko, co tamten powiedział, że podobno zbliża się tu 200 zwierzę ludzi, także bierzemy papier i się zwijamy stąd chyba zaraz. Coś dobrze. Czuję, że oni też się będą zwijać. Wchodzicie do karczmy i wszyscy zasiadają przy stolach, przy ławach. Kilka osób staje jeszcze przy kapitanie, który zaczyna dyskutować. Niektórzy mówią, że nie, że mają tutaj przecież całe dobytki, nie mogą zostawić. No nie, nie mogą teraz opuścić, powinniśmy walczyć. Przecież ten młody, który przybył, mówi, żeby jakieś zapory postawić i uda nam się przecież. Ale no i kapitan słucha najpierw ich, potem słucha Hansa, który mówi, że taką masę, takiej masy zwierzy ludzi jeszcze w życiu nie widział i że nie ma szans po prostu. Jak chcecie, możecie rzucać sobie na plotkowanie. Siadacie przy jednym z ław. Aha, czy dobra. Chciałem tego Hansa, myślałem Hansa zapytać, że czy on ich naprawdę widział? I jak mu się udało, widząc ich, uciec jeszcze z tymi doma ludźmi. To znaczy, wiesz, on stoi razem, to znaczy nie, zaraz, bo on dyskutuje z kapitanem, wiesz, stoi po prostu w takiej grupce, wszyscy usiedli, a oni stoją w kilka osób na środku i dyskutują. Ale ogólnie jest wrzawa w całej... Okay. No to poplotkuję. To jeszcze jest... Nawet na połowę. Krzyczę, że w pieleszach jesteście i z ręką w nocniku, żeście się obudzili teraz. I rzucę na plotkowanie. Nie weszło. I wcale nie. Nie, nie weszło. Mi weszło. Mi weszło na połowę nawet. Dobrze, w takim razie rozmawiacie z osobami, z którymi usiedliście przy stoliku i dowiadujecie się, że o tym Sternhajerze, o tym grafie, czemu wszyscy go tak nienawidzą. Okazało się, że Untergard jest dosyć nowym miastem, zostało założone około 100 lat temu, ponieważ mieszkańcy Grimmenhagen byli niezadowoleni po prostu z tego, jakie podatki są nakładane przez grafa i pewnego dnia po prostu postanowili, że wezwą swoje manatki i ruszą. Tylko że ta część Drakwaldu była jeszcze niezamieszkana, nieodkryta, więc tak naprawdę to był wybór, to znaczy spodziewali się śmierci i ten Sternhajer też spodziewał się, że po prostu Drakwald ich pochłonie. Jednak okazało się, że po przebyciu dwóch dni drogi doszli do takiego rozwidlenia nad rzekę, nad którą postanowili założyć osadę. No i dzięki temu, że nad rzeką, nad głównym traktem wodnym prowadzącym do Middenheim założyli tę osadę. Po kilku latach zbudowali też most i zaczęli pobierać myto od barek spływających do Middenheim. I w ten sposób miasto szybko się rozrosło. Okej. Okay. I chwała dobrze. Im za to. Ty, Elgrom, co krzyczałeś? Że w Pieleszach są fortyfikowaniem się i teraz się obudzili z ręką w nocniku. I widzisz, że jeden z mieszkańców, który stał, siedział z wami przy ławie, odwraca się w twoją stronę. A co ty możesz o tym wiedzieć? Co? Jakbyś był tu z nami i walczył z nami, to byś zobaczył. A nie, teraz przybył na jeden dzień i uważa się, że o! No, wygraliście i chwała wam za to. Gratulacje, ale sądząc po zabezpieczeniach, wiesz, braku ich, to jesteście odsłonięci od wschodniej strony, jak nawet nie będę mówił co. Szkoda słów. Staramy się utrzymać porządek i wystawiamy ludzi. Jednak zdarzają się takie sytuacje. Zazwyczaj ataki udaje nam się odeprzeć. Ciekawe, jak odeprzecie 200. Słucham? Ciekawe, jak odeprzecie 200. No właśnie, nie wiem, jak odeprzemy 200. I słyszycie, że Schiller uspokaja wszystkich. Uspokójcie się, uspokójcie. Usiądźcie, chcę coś powiedzieć. Wszyscy siadają. Wysłuchałem obu stron. I teraz jako prawowity
przywódca Untergardu, muszę podjąć decyzję. Jakkolwiek bolesne są dla mnie te słowa, muszę się zgodzić z Hansem, że nie możemy mieć nadziei na powstrzymanie tak licznej hordy zwierzoludzi. Jutrzejszego poranka zarządzam wymarsz na północ, do Middenheim. I słyszycie buczenie ze strony ludu. Wiemy, że wciąż rządzi w Middenheim przychylny nam książę Todbringer, a za murami miasta możemy znaleźć schronienie. Z pomocą księcia powrócimy tutaj i dokończymy odbudowę naszych domów. Untergard znów będzie wielkim miastem, a teraz cieszmy się darem księcia elektora, a potem przygotujmy się do opuszczenia miasta. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Widzicie, że prawie pół sali jest niezadowolonych z słów kapitana, jednak widzicie, że czuć od niego, to znaczy wszyscy sami go wybrali jako przywódcę Untergardu i jednak posłuchają się jego słów, jeśli trzeba. Część ludzi wychodzi z karczmy, część jeszcze siada, wchodzi kilka ludzi z bochenkami chlebów i zaczynają rozrywać je i podawać. Kilka butelek wina zostaje odkorkowanych i rozlanych po stołach. Czy też chcecie się napić i zjeść? Nie, ja tam swoje racje. Okay. Ja was znowu muszę na minutę przeprosić. Za sekundkę będę. Kapitan przysiada się do waszego stolika i zwraca się do ciebie, Elgrom i Jacer. Jacer, słyszałem, co proponowałeś, a wiem, że Elgrom ma, z tego co rozumiem, jakieś doświadczenie. Dziękuję za rady, żebyśmy wybudowali lepsze umocnienia i jakieś zapory, jednak teraz już jak widzicie, nam się to nie przyda. Opuszczamy Untergard. Wiem, że chcieliście go opuścić dzisiaj, jednak i tutaj też zwraca się do ciebie, Edgar, jednak prosiłbym, żebyście zaczekali jeszcze jeden dzień w mieście i ruszyli razem z nami. Wyszkolonych żołnierzy mam mało, kilku mieszczan, którzy potrafią machać mieczem, a przeprawa przez Dragwald nie jest łatwą drogą i przydałaby mi się wasza pomoc. Co na to powiecie? I tak przecież mieliście ruszać do Middenheim. Rozglądam się jakby w kierunku Elgroma. Czy jestem w stanie powiedzieć mu coś na tyle cicho, żeby nie słyszał kapitan? Usiedliście koło siebie? No, gdzieś chyba koło siebie. No to tak, to siedzicie koło siebie, możecie sobie szepnąć. Dobra. Jednak kapitan siedzi naprzeciwko i będzie to widział. Dobra, to w takim razie tylko szeptam do Groma, że jeżeli coś lub ktoś nas napadnie, to mamy większą szansę ujścia z życiem w takim tłumie. Ja pokazuję teraz sekretnym językiem bitewnym do Edgara. Wcale nie widać. Czyli pokazałem mu, że słuchaj, możemy zażądać ziemi. Jeden, tylko... Schiller w tym momencie, jak to pokazałeś, mówi, jeżeli chcesz, Jacer, dostaniesz ziemię. Patrzę na niego. A to ty znasz język bitewny sekretny? On jest sekretny. Jestem kapitanem. Ale on jest sekretny. Kiedy oni mi go uczyli, mówili, że jest sekretny. Ja się mogę zgodzić, skoro... Tak, mi też tłumaczyli, że jest sekretny. Skoro mamy jechać... Pokazuję ci to w sekretnym bitewnym. W sekretnym bitewnym mi to pokazał. Dobrze, to ja mogę, ale ja za darmo nie pracuję. A ja za darmo nie oddaję ziemi. No to umowa stoi. 10 hektarów za miastem. Na cmentarzu. W sumie mogę być właścicielem cmentarzu. Mogę przystać na to, że jeżeli wrócimy do Untergardu, zostaniesz wpisany do ksiąg jako mieszkaniec i dostaniesz jedną posesję. Ja się zgadzam.
ale ja poproszę to na piśmie. Dobrze. Ej, przeczytać, nie umiem czytać. Tak mówię tak żartobliwie do kapitana, spójrz na niego, w jedną posesję to się nie zmieści. Powiedział Edgar. A mówisz to w sekretnym bojowym? Nie no, mówię tak, że wszyscy, żeby wluzować atmosferę. Ja się tam, ja się śmieję z tego tekstu. Tak dość głośno. Kapitan bierze i przeżuwa kawałek chleba. Pokazuję wam, czy chcecie. Ja dziękuję. Dzięki. A ja biorę. Ja jak nie dostałem jeszcze, to biorę. A jak dostałem, to biorę. Mhm. Dostajecie i jeżeli chcecie, dostaniecie też każdy kubek cierpkiego wina. A winko to ja bardzo chętnie. To z miłą chęcią. I ogólnie jak jeszcze kapitan pytał nas o zdanie, w sensie tego wyruszenia z nimi, to wymownie tylko patrzyłem na Sigrika i nie odpowiadałem. Sigrik? A, bo rozumiem, że jak mnie nie było, to była dyskusja, czy idziemy z nimi, tak? Tak. Okay. Wszyscy się zdecydowali oprócz ciebie. Nawet... Nie no, Sigrik. i tak zmierzamy... Podpisać coś, czy tak? Tak. Mhm, no to ten dokument właśnie. A my, że i tak zmierzaliśmy do Middenheim, więc mi to wcale nie przeszkadza. Dodatkowe towarzystwo. Okej, pokazujesz mu go. Ten dokument. A tak, daję mu ten, ten list. Czy masz jakieś, czy masz coś do pisania? Nie. To zaczepia jakiegoś gościa i prosi, żeby poszedł do Izabeli po coś do pisania. I widzisz, że tak przesuwa sobie kartkę. Sigrik, ale jest tu napisane, że nieodpłatnie masz mi służyć. Słuchajcie, bo nie przeczytałem. Jeżeli ja to słyszę, jak patrzę się na Sigrika, co? Ale... Rozkazów, ale... Zawsze się czyta umowy, nawet te drobnym maczkiem, tam jest najważniejsze to, co jest w umowie. Nie, dlatego Jacek i Edgar, wy nie macie pojęcia, bo nigdy nie czytaliście nic. Ja mówię, ja dlatego ja bez żadnej opłaty mogę z wami podróżować i chronić. Aż do Middenheim. Za moich towarzyszy niestety tutaj nie mogę odpowiadać. Ja biorę 3 srebrniki za dzień, ale mi wystarczy posiadłość, którą mi obiecałeś. Świetnie. Edgar, Elgrom. Nie mogę wam dać teraz pieniędzy. Jedyne, co mogę wam dać, to pismo, albo po przybyciu do Middenheim poprosić władzę o wypłacenie wam opłaty, jaką bierzecie za... Jeżeli przeżyjemy to wspólnie, to będziemy o opłacie rozmawiać na końcu. Dziękuję. Dobrze ci z oczu patrzy. Nie wiem, bardziej będę towarzyszył Sigrikowi niż wam, ale... Chodzi o to, żebyście chronili też naszych ludzi. Moich ludzi. Chodźmy. Niczego nie obiecuję. Ustalmy tak, niczego nie obiecuję. A chciałbym, żebyś obiecał. Za to płacę. Na razie tylko słyszałem o jakichś mrzonkach zapłaty. Mam do przetransportowania 70-80 osób może. Niektórzy są ranni, niektórzy są chorzy. Dzieci i starsze osoby. Oni nie dadzą sobie rady. Wiesz, podczas walk zginęło tutaj na moście wielu żołnierzy imperialnych. Ramię w ramię z nimi walczył garnizon krasnoludów. Przybyli z gór, żeby nam pomóc. Teraz już odeszli, ale myślę, że przysłużyli się temu miastu.
I myślę, że nie chciałbyś zbrukać imienia krasnoludów. Waszej rasy. Czy pomożesz nam? Chwała im za to i nie wiem, co tu teraz próbujesz udowodnić czy wyciągnąć, ale... Niech ci będzie, ale... Niech ci będzie i... Macham ręką. Dziękuję. I wstaję i wychodzę. Może dla bezpieczeństwa jednak będziemy spali w sali wspólnej. Halo? Nie. To znaczy, do kogo to mówisz? Do wszystkich. Nie, no się wydaje, że w tych pokojach jest... Jacer, chciałbym ci przypomnieć, że podobno niedawno była tu zaraza. Czy? Nie wiesz, jak się roznosiła. Nie wiesz, czy już została pokonana. Więc jakby sala... Zaraza tego... została pokonana. Dobrze, ja też... Aha, pewnie. Pewnie, że tak, że została. Zaraza została pokonana. Poradziliśmy z nią sobie. Dobrze, wszyscy rozumiem. Chorzy znajdują się w szpitalu teraz. Dobrze, dlatego jakby chętnie pozostanę w swoim pokoju. Z uwagi dobrze. Na szacunek. Przepraszam, ale muszę przygotować się do jutrzejszego wymarszu. Kiedy ruszamy? Bo mnie nie było jeszcze. Jutro rano. Okay. Słuchajcie. I to znaczy widzicie, że kapitan Schiller wychodzi, Hans wychodzi. Część osób jeszcze zostaje tutaj, zjada, ale większość też podniosła się już, by wychodzić. Okej, okay, skoro już większość wyszła, podchodzę do Edgara. Siedzicie przy tej samej ławie. A, okej. Okay. Edgar. No. Słuchaj, bo dzisiaj nie było czasu o tym poznać wcześniej, ale jak byliśmy tam na tym placu koło wozu, to ja tam trochę wyplotkowałem. Się dowiedziałem, że tutaj jest zatopiony kuferek ze złotem. Okej. Okay. A kto ci to powiedział? Nie wiem, jakaś baba to o tym mówiła, że barka tirańskich najemników miała żołd dostać i że ten żołd tutaj zatonął. Więc wiesz, ja będę miał posiadłość, więc możemy tu wrócić później. Ale teraz mamy ostatnią noc. Słuchaj, ja mam 10 metrów liny. Pójdziemy sobie pod most albo coś. Ja widzę w ciemności, więc nie będzie większego problemu. Ty mnie będziesz trzymał albo przywiążesz do drzewa, żebym po prostu się nie utopił i żebyś mógł mnie w razie wyciągnąć. Poszukamy tego kuferka. Jacer, pozwól, że ci przerwę. No. Po pierwsze tak, o ile dziękuję, że szanujesz moją siłę, ale nie dam rady cię utrzymać chyba. Oczywiście tak rzucamy do siebie oczko. A po drugiej strony, wiesz co, z drugiej strony nie chciałbym chyba ryzykować. Wieczorem użycie dla czegoś, co na ten moment jest jakby startem jakichś plotek. Jakby już dużo się dzisiaj działo, a jutro być może będzie się działo jeszcze więcej. Wolę się wyspać niż szukać jakichś skarbów, które w ogóle nie wiadomo, czy istnieją. Elgrim jest koło nas? Słucham? Elgrim jest koło nas? Elgrom? Że ja? Nie, ja wyszedłem, skaczmy. A, on wyszedł, skaczmy. Okej. Okay. No weź, ja mam linę, widzę w ciemności. Co będzie, co może pójść nie tak? Jacer, słuchaj. Jeżeli chcesz, idź. Jakby nie będę ci blokował, nikomu o tym nie powiem. Dobra, podzielimy się uczciwie. Ale... 3-5 dla mnie. Ale ja się na to nie piszę. Czy ja słyszę, jest moja ostateczna decyzja. Tak, 4-8. Dobra, to jak jeszcze już jesteśmy przy temacie pieniędzy, mam tu coś dla was. Zapomniałem jeszcze, bo nie było czasu. Nie, oni już to dostali. Rozdzieliłem tamto? Nie, bo ja chcę im te 3 korony. No. Okej. Okay. Ja chcę te 3 korony rozdzielić po 15 srebrników na głowę. Okay. Bo to jest 60 niby srebrnych. Rzucę sobie coś. Czy osoba rozładowująca nie zauważyła, że brakuje trochę tych bochenków i trochę tego wina? Oby nie. Dobrze. Dobra.
Nie było geniuszem arytmetycznym. To znaczy nie wiemy, nie widzimy. Co ten, co chciałem, to tak, no to im na razie po 15. No a pozostałe 15 poczekam, aż Algrom wróci. Jak Sigrid podaje mi pieniądze, to go tylko tak łapię za rękę i mówię mu: słuchaj, dobrze płacisz, nie pakuj się aż tak w kłopoty, dobra? Dojdźmy spokojnie do Minheimu. Ja tak przeliczam te korony, no to jest jakieś 5 dni pracy. Nieźle. To było... Znaczy, tak naprawdę tak chciałem to zrobić wcześniej, tylko po prostu miałem to przed przyjściem tutaj im podzielić. Zapomniałem o tym powiedzieć. Ale już powiedzmy, że teraz i mówię, że to było właśnie tu, tym kupiłem nam bezpieczeństwo w tamtym mieście, co staliśmy. Okej, okay. Ja zeskakuję ze stołka i obrażony. Skoro nie chcecie iść ze mną, idę poszukać Elgroma. I wychodzę. Dobra. Elgrom, co chciałeś zrobić po wyjściu? Siąść sobie na ławeczce i zapalić fajkę dla relaksu. Mhm. Siadasz na ławce koło tablicy ogłoszeń. Widzisz, że ludzie teraz krzątają się po mieście, zaczynają wynosić niektóre rzeczy. Zostają ustawione dwa wozy na środku miasta, na które ludzie mogą wznosić rzeczy i cięższy dobytek. Widzisz, że podchodzi do ciebie i podchodzi do ciebie mężczyzna w niebieskich szatach z złotą spinką w kształcie młota. Jest łysy i tylko po bokach ma ciemnobrązowe włosy. Wygląda, jego twarz jest spokojna, duże uszy. Kłania ci się? I takim pytajnym spojrzeniem i ruchem ręki, czy może się przysiąść? Zaglądam ze smutkiem do mieszka na tytoń. Robię mu miejsce. Siada. Słyszałem, że jesteś dobry w swoim fachu. Nazywam się ojciec Dietrich. Jestem kapłanem w tym mieście. Niedawno przybyłem. Miło mi. Słyszałem, że jesteś z Czarnobrodych, czy tak? Tak. Słyszałem to i owo. Midenheim o was. Elgromie, czy mógłbym cię poprosić o poradę? Przybyłem tutaj niedawno, żeby zastąpić kapłana, który zginął w walkach i niestety po zachodniej stronie miasta nie było kapliczki i sam musiałem wybudować jedną. Czy mógłbyś się ze mną przejść i ocenić mój wysiłek? Udało mi się zbudować znak Sigmara, jednak wydaje mi się, że można by to było jakoś ulepszyć i chciałbym zaciągnąć twojej porady. A nasz kapitan mówił, że udzielałeś już rad w tej kwestii. Ciężko nazwać to radami i odpalam fajkę. Biorę pierwszego bucha. Z tego co wiem, tak opuszczamy to miejsce, w sensie wy wszyscy tutaj razem z nami. Nie chodzi mi o porady odnośnie samej kapliczki, chodzi mi o porady na przyszłość, żebym wiedział następnym razem, jak wykonać to lepiej, jak wykonać to szybciej. Nie jestem rzemieślnikiem, ale w sytuacjach krytycznych trzeba sobie jakoś radzić. No, może mógłbym udzielić parę rad, nie mówię nie. I biorę kolejnego buszka. Pozwolisz zatem ze mną? Może odpocznijmy chwilę, nacieszmy się resztą dnia i wieczorem. To się widzisz, bo jestem teraz zajęty trochę, nie wiem, czy widzisz. Dobrze, w takim razie
Gdzie cię znajdę wieczorem? Też muszę pochodzić po domach, pomagać ludziom, sam zebrać rzeczy. Nie wiem, pewnie będę tu albo w tej karczmie. Dobrze, to wrócę do ciebie wieczorem. Wstaje, kłania się i odchodzi. I wychodzi do ciebie Jacer. Ale widzisz, że się rozejrzał i gdzieś poszedł. Sigrid i Edgar, siedzicie nadal, zajadacie jeszcze ten kawałek chleba, popijacie kubeczkiem wina. No mało jedzenie, mało. Ty na szczęście, Sigrid, masz swoje racje żywnościowe. Ty, Edgar, masz jakąś żywność przy sobie? Coś w plecaku jeszcze chyba miałem, z tego co pamiętam. Więc raczej powinienem coś mieć. Natomiast nie wyjmuję. Nawet jeżeli coś mam, to nie wyjmuję. Oczywiście. No, u mnie to samo. Macie cały dzień, żeby coś zrobić. Jacer, co ty chcesz zrobić? Wyszedłeś z karczmy. Czy ja widzę może gdzieś tutaj koło mnie Elgroma? Wiesz co, tak rozejrzałeś się, poszedłeś kawałek w prawo, potem się znowu rozejrzałeś, patrzysz, a siedzi przy na ławeczce przy tym, przy karczmie. Wraca się. Poszedł do niego. Cześć, Elgrom. Biorę kolejnego buszka, no. Jak tam wieczór mija? Jak na wojnie. Jest bardziej 12. Bo chciałem też zapytać, jak tam stan twojego mieszka? Teraz się odwracam w jego stronę i tak podnoszę krzaczastą brew. Co ci do mojego mieszka? Mnie interesuje, żeby trochę nasze mieszki wypełnić. I znam na to fajny sposób, tylko potrzebuję pomocy. Sam troszkę się obawiam, że może mi nie pójść. Nie zrobimy niczego nielegalnego. Zamieniam się w słuch i biorę kolejnego buszka. Dzisiaj jak byliśmy na tym placu, zanim jeszcze zaatakowało nas czwórka tych badziewi, usłyszałem w plotkach, że podobno zatonęła gdzieś tutaj szkatułka wypełniona złotem dla najemników z Tilei. I ja widzę po nocy, ty widzisz po nocy, ja mam 10 metrów liny, możemy spróbować to wyłowić. Znaczy, usłyszałeś dzisiaj od kogoś, jak ktoś mówi? Że zatonęła szkatułka pełna złota. Że wojsko zgubiło złoto, tak? Tu w rzece. Tak. To bym się uśmiał. Powiem ci tak, prędzej tu mi przed nogami kometa z nieba spadnie, niż wojsko by zgubiło złoto po drodze. Ale nie po drodze. Na rzece. Z drogi by podnieśli. Raczej wątpię. To nie pomożesz mi? Znaczy... No tylko nawet... pozwolisz, potrzymasz linę, będziesz mógł nawet palić. Znaczy nie ty chcesz nurkować w tej rzece, tak? Tak. Wiedząc, że zaraza tutaj trwała, tudzież trwa, ciężko powiedzieć. Tak. Przeżyłem już jedną zarazę, przeżyję i drugą. Widzisz ten szalik? Moja siostra była chora na zaraźliwą chorobę, a ja nie jestem, więc co mi się stanie? Raz już przeżyłem. Bardziej szalony niż sądziłem. Żyję na tym świecie 53 lata. Trzeba być szalonym, żeby tyle tutaj żyć. Dobra, powiem tak, jak chcesz nurkować, nurkuj. Tylko mam problem, że nie do końca wiem, w którym miejscu im wypadło. Zakładam, że gdzieś koło kładki musiała im wypaść, no bo raczej nie podnosiliby jej bez powodu. A tak tam, gdzie chciałem się umyć belt. Więc musimy to znaczy, się... To że to miejsce było zniszczone podczas walk. No właśnie.
Ja mam 10 metrów liny, raczej rzeka 10 metrów głębokości nie ma. Trzeba mnie jakoś przywiązać. Nie wiem, czy tam będzie jakiś płot, cokolwiek. Masz jakiś pomysł? Jesteś w końcu rzemieślnikiem. Ja mam przy sobie tak. Lampę, olej, kłódkę, linę, nici, igły i wymieniam tobie wszystkie rzeczy, jakie przy sobie posiadam. W tym podstawowe narzędzia typu piła, chyba mam i młotek, nie wiem. Wiesz, jaki byłby najlepszy pomysł? Jakbyś wziął tą linę i tak bardzo dokładnie się nią obwiązał. I się powieścił. Po czym bardzo dobrze ją zawiązał na końcu, jakbyś sobie usiadł i siedział. I to był mi święty spokój. No, ale pomyśl. No, podzielimy się uczciwie. 5-3. To nie jest uczciwie. No dobra, 8-4. 3 dla ciebie. Nie. Ja wykonuję większość roboty. Ja się zamoczę, więc dostaję na każdą twoje 3 korony, dostaję 6 moich. Albo możemy się podzielić 8-4. No nie, to ten lepszy, pierwszy deal był lepszy chyba. Okej, czyli się zgadzasz, to chodź. Mówię, naprawdę, zdaje mi się, że to był jakiś tak bzdur. Sam słyszałem od kogoś, że rzekomo z południa, z Altorfu wojsko maszeruje w tą stronę, aby pomóc tutejszym mieszkańcom. Obydwoje dobrze wiemy, że coś takiego nie ma miejsca, bo 3 tygodnie temu sami byliśmy w Altorfie i o żadnych takich planach nie było nawet mowy, w sensie nikt o tym nie mówił. Więc to znaczy jest takie bajania, aby podnieść morale. Widzisz, jak oni tutaj żyją w płocie i... Wejść do wody nic nie zaszkodzi. Bylebym się nie utopił. Edgar i Sigrid, czy wy też wychodzicie? Tak. Pojedli, chwilę pogadali. Pojedli, popili. W sumie wypili. Też wyjść wyprostować giry. Pewnie ich zobaczyliśmy. Tak, jak jeszcze plotkowaliście sobie z mieszkańcami w karczmie, to dowiedzieliście się, że... To znaczy, dowiedzieliście się. Bardziej była dyskusja na temat tego, czy powinniście zabierać rannych i chorych ze szpitala. Jeden mieszkaniec, którego siostra akurat leży w szpitalu, kłócił się z drugim, ponieważ tamten uważał, że zaraza się rozniesie po ludziach i ciągnięcie za sobą tych chorych, już przymierających ludzi nie ma sensu po prostu. Drugi był bardzo zdenerwowany i mówił, że jak to można zostawić ludzi, że przecież póki żyją, trzeba im pomagać i zabierać ze sobą i w ogóle... To jest tragiczne i rzucił wszystko i wyszedł. Jakie wy macie podejście do tej sprawy? Jakie Sigrid ma podejście? Jakie Edgar ma podejście? Czy lepiej zaryzykować i zabrać ze sobą ludzi, ocalić ich? Może wyzdrowieją, a może się rozsieje zaraza? Czy lepiej zostawić ich ze sobą? Ktokolwiek nas, że tak powiem, pytał o to, czy po prostu chcesz tak wiedzieć moralnie? Wiesz, gadaliście sobie z osobami, które jeszcze jadły przy waszym stoliku. Albo co po prostu mówicie, nie musicie zdradzać swojego podejścia. Nie, ja mówię... Po prostu między sobą dyskutować. Ja się nie wtrącałem. Ja też, ja to... To nie moja sprawa, nie moje miasto. Tutaj okay. To już to, co zadecyduje kapitan. To, co zadecyduje przełożony, jest tutaj najważniejszym. Okej. Okay. W takim razie zjedliście, wstajecie i wychodzicie na dwór. Widzicie, że siedzi sobie Elgrom, jeszcze pali fajkę. I Jacer stara się do czegoś go namówić. Siedzi po prostu obrócony w jego stronę i mocno gestykuluje. Mówi o jakimś skarbie. Macie jeszcze przed sobą cały dzień. Czy chcecie coś robić, czy... Znaczy, czy coś konkretnego chcecie zrobić, czy po prostu przechodzimy już do dnia następnego? Ja chcę tylko Elgromowi ten hajs jeszcze dać. Ten rozdzielić, te 15 srebrików. Elgrom dostaje za nie wiesz co. To ja się pytam. A to? To jest wypłata za jakieś
4 dni. 3-4 dni myślisz. Znaczy nie, no pytasz się Sagrika, co to jest? To jest 3S dziennie podobno bierze się. A do 6. Ja myślę, to jest za... jak byliśmy w tym Grimmenhagen, potem zapomniałem po prostu. Kupiłem nam trochę bezpieczeństwa. Ciężko to powiedzieć, bo dostaliśmy za to pieniądze. Ale... po prostu zapomniałem z wami się podzielić. Jednak jesteśmy drużyną w tym, więc... Znaczy... należy się wam. Chcesz powiedzieć, że wtedy w Grimmenhagen, co ściągali towar z wozów, to ty żeś to sprzedał na lewo? W zamian za to, żebyśmy spędzili, kurna chata, noc za krzywym murem? Żeby nas ci ludzie tutaj, ci głodni i tak dalej, zdesperowani i przypadkiem z widłami nie przylecieli na nas. Czy daleko jest o tym, gdzie jestem, do rzeki? No, tak. Jesteście w połowie drogi. Tak naprawdę karczma jest położona od bramy miasta dotąd jest jakieś, nie wiem, 100 metrów i za kolejne 100 metrów jest już most. Może kawałek dalej. Dobra, to dalej jeszcze mówię, weź się Sigrid, puknij w łeb czasami. Biorę te pieniądze, mówię, Jacer, chodź, zaraz będziesz miał kurwa swój skarb w rzece. Dziękuję. I idę nad rzekę i te pieniądze, które dał mi Sigrid, wrzucam do wody. Masz, jest skarb w rzece, nurkuj. I odchodzę. Tak. Jak on tylko tak odchodzi, tak mówię do siebie, że uparty krasnolud. Jeszcze będziesz tego żałować. No, 15 sekund. Ja idę do swojego pokoju, że albo po prostu poprzychodzić, chodzić po mieście. Jestem bardzo obrażony. Też wracam do siebie i, że tak powiem, królikiem się też zajmuję. Okej, ogólnie odpoczywacie jednak po 6 dniach podróży, czy tam 5 dniach podróży. Chwila odpoczynku. Ja mam jeszcze pytanie, czy tam w tym pokoju były jakieś świeczki, że tak dalej? Mógłbym sobie z tamtejszych korzystać? Nie. Bo jeśli nie, no to ja wczoraj chciałem jeszcze w nocy sobie świeczkę zapalić, jeżeli dzisiaj na noc też, czyli już dwie zużyłem. Okej, proszę bardzo. Elgrom, co ty robisz ze swoimi obrażeniami? Dostałeś spałki. Za ile? To znaczy... Za cztery. No jakbym mógł, to bym je wziął i też wrzucił do rzeki. Kojarzysz, że babunia, która dziękowała wam dzisiaj po ataku, jakby służy w szpitalu i myślisz, że możesz się udać do niej i ona cię opatrzy. Sama ci to proponowała. Tak, tylko to jest ledwo nawet nie draśnięcie, po prostu będzie mały siniak i tyle, nawet nie boli. Mhm. Więc idę na spacer, rozejrzeć jak wygląda Untergard w tej chwili i przy okazji szukam tej śmiesznej kapliczki. Jestem wkurwiony ogólnie. O mój Boże. Przepraszam, zupełnie zapomniałem przełączyć ekrany. Sześć ekranów poszło. Ile? Że miałem już przygotowanych 6 ekranów różnych. A to możesz na szybko pokazać, jakie były. Jest jeden startowy. Czyli nasze zasady, gry w kości, które wymyślił Bartek. Zasady polowania, z których będziecie mogli korzystać. Ale to na rolu, tak? Mówisz, czy? Tak, na rolu. Mówię. Ale to i tak nic nie przełączasz, jeżeli tak pokazujesz coś. A, przepraszam. Tam się przełączyłem. Musisz chyba przerzucać gracza. I teraz okay, już wszyscy widzę. Tak? Miałem dodatkowo taki poglądowy... poglądowy zwierzę człowieka jednego. To jest już bardziej jakiś gor. Jeszcze z takim znakiem wodnym chamskim. Gdzie jest z wodnym znakiem? Taka wodna siatka była. Nie. Tutaj tu idealnie jest Izabela. Kość na twarzy. No i jeszcze mam mapkę. Reszta będzie
później. Dobrze. W takim razie, Elgrom, ty przechadzasz się ulicami, reszta odpoczywa. Miasto, jak mówię, nie jest duże. Część bardziej po wschodniej stronie została zniszczona. Widzisz, że teraz ludzie już zaprzestali prób naprawy tych budynków. Widzisz, że narzędzia jeszcze leżą na ławach przy niektórych budynkach. Częściowo są odbudowane, częściowo poczyszczane z na przykład nadpalonych jakichś ścian. I na północnej części miasta, tuż nad rzeką, widzisz, że jeden z budynków mniejszy, który został zniszczony podczas ataku, to znaczy przednia część jego została zrujnowana, teraz została tylko tylna ściana, została przebudowana, oczyszczona trochę i na ścianie został powieszony znak komety o dwóch ogonach. Widzisz, że to jest topornie wykonany z drewna znak i widzisz, że pod nim leży ława i jakieś małe dary, kilka świeczek. Jest to po prostu zniszczony dom, przerobiony na kapliczkę. Widzisz, że faktycznie ten znak można było wykonać lepiej i w żadnym wypadku nie wykonywał tego rzemieślnik. Było to bardziej prowizorycznie zrobione. Znaczy, ale to jest taka kapliczka przydrożna, czy to jest autentycznie ławka pod ścianą i kometa wisi nad tym? Dokładnie tak. Ławka i kometa. To nawet nie ma co radzić, tylko puknąć się w głowę. Czy to znaczy tak, jakby z obiektów w mieście, które bardziej się wyróżniają, jeszcze to jest magazyn, duży magazyn przerobiony na siedzibę Schillera i straży w mieście. Widzisz, że teraz z kilku strażników jeszcze wynosi broń z tego budynku i zanoszą je na wóz. Oraz szpital, który znajduje się bliżej głównej drogi. Nie wiem, wchodzisz do szpitala? Nie. Okej. No to zaglądasz tylko przez okno, widzisz, że w środku leży dużo osób. Słychać tylko kasłania ze środka. Kilka kobiet porusza się tam między osobami leżącymi. To tyle. Wracasz do domu. Dzień znaczy, jeszcze spokojnie. Byłem przy tej kaplicy, może tam, nie wiem, zapukałem w tego budynku, może tam jest ten... To znaczy nie, to po prostu jest zniszczony budynek i została jedna ściana tak naprawdę. Tak. I to jest kapliczka. Tutaj nigdzie wokoło nie widzisz tego kapłana. No to wracam do kaczmy. To ja bym chciał jeszcze z Elgromem, jak wróci, jak pójdzie do pokoju, chciałbym mu tam zapukać i zagadać z nim. Proszę bardzo. No to wchodzę. Załóżmy, że już jest w pokoju, tak pukam mu. Otwarte. Dobra, wchodzę. Nie. Masz Elgrom chwilę? No właśnie, siadaj. O co chodzi? Siadam obok niego. Tak chciałem trochę wyjaśnić tą sytuację. Tak w sumie zauważyłem, że coś trochę się uraziłeś. I co to wyjaśniać? Chwili... Dałeś na lewo, no to byśmy mieli transportować. No właśnie po chwili zastanowiłem się i po to, że mogłeś właśnie to trochę zrozumieć. Też mogłem od razu powiedzieć, o co chodziło. Ale musisz wiedzieć, że tak naprawdę moim zadaniem jest, tak w kolegium nas uczą, że musimy pomagać ludzkości, więc ja jednocześnie, znaczy mam nadzieję, teraz się nasłuchałem o tym zarządcy, ale mam nadzieję, że on te żarcie całe rozdał swoim ludziom, a nie sam w pieprzach grubas jeden. Przepraszam, nie pamiętam, czy jest gruby, więc nie mówię. Ten dziad jeden. Także... Ogólnie zarządca, z którym rozmawiałeś, to był zarządca Gunther. Aha, sorry. Graf jest poza miastem. W swoim, można powiedzieć, zamku. W swoim przybytku, gdzieś poza miastem, nie wiesz gdzie. Graf się nazywa Sternheuer. A to sorry, to pomyliłem. Ale ogólnie mówię właśnie, bo też nie wiem. Bo to jaka tam chodzi... fama po tym mieście. Także jednocześnie pomogłem nam. Nie wiem, co ty o tym myślisz. Mam nadzieję, że nie będziesz strasznie o mnie myślał źle, bo nie o to chodzi. Mam być jednak drużyną, ale
Jak chciałem po prostu to wyjaśnić. Nie wiem, nie jedną noc się spędzili na wozie, więc jedna więcej nie zmieniłaby różnicy. To, co oni zabrali z wozu, to raczej wątpię, żeby nad wyżywiło ich przez jeden dzień, jeżeli to trafiło do mieszkańców, więc tym bardziej. Ja umowę miałem inną. Przyciął cię Bartek? No, przyciął cię, nie słychać cię w ogóle. Tak, bo nie miałem tego. Ja miałem inną umowę podpisaną. Mieliśmy dostarczyć to, co było na wozie, tu. Nienaruszone. W stanie idealnym. Nawet nie masz żadnego pojęcia, jak się teraz ja czuję. No może i masz rację. Także mogę cię tylko prosić o, że tak powiem, przebaczenie. Ale już co z tym zrobisz? Nie mogę cię, że tak powiem, zmusić, żebyś wybaczył. Okay. Nie chciałem twojego krasnoludzkiego honoru zbrukać. Chciałbym, żebyś też dzielił się z nami takimi informacjami, a nie na boku. I zapamiętam to. I tak to łapię go tak za ramię i tak mówię, tak lepiej, tak wybacz. I idę. Dobrze. Wieczorem do karczmy wchodzi ojciec Dietrich, wypytując o Elgroma. Szybko dostaje informację, gdzie się znajdujesz. Pospiesznie wchodzi tylko na górę, puka. Róg tu większy niż w Waldorfie. Otwarte! Elgromie, witaj. Chciałem tylko przyjść, powiedzieć, że niestety nie będę miał dzisiaj czasu. Przepraszam, ale niestety muszę jeszcze pomóc przy wynoszeniu rzeczy. Jedna rodzina ma dużo dobytku. Porozmawiamy jutro w drodze, dobrze? Widziałem to twoją kaplicę. Tak? Czy... To znaczy mówię, porozmawiamy jutro w drodze, ale czy... Chcesz mi udzielić jakiś rad teraz na szybko? Nie. Tam nie ma co udzielać jakichkolwiek rad. Jeszcze może z 10 lat praktyki i wyrobisz sobie rękę, ale tak to inaczej to... Rozumiem, tak. Następnym razem zapłacę jakiemuś rzemieślnikowi. To miało być tylko prowizoryczne. Dla ludzi wystarczyło. Widzisz, jak oni tutaj żyją. Dobrze, porozmawiamy jeszcze jutro. I wychodzi. Wszyscy przez resztę dnia odpoczywać. Następnego dnia z rana budzicie się wcześniej. Ogólnie budzi was wrzawa i na głównym trakcie przechodzącym przez miasto. Ubieracie się, wstajecie, przygotowujecie się do drogi. Dostajecie jeszcze po kawałku chleba. Czyjecie swoje racje żywnościowe? No ja tą swoją zjem jedną. Że tak, okay. Tą część, nie? Mm-hmm. Królikowi też coś tam do żarcia. Trawę. A co królikowi? A, trawę przynosisz, okej. Okay. No, powiedzmy, że ja też bardziej zjadłem w własnym pokoju. Mm-hmm. Wcześniej i jako, że spędziłem noc, mogę zregenerować 7 punktów żywności. Tak. No ja w sumie, ja się najem, że tak powiem, tak na pół dnia co najmniej, żeby mieć zapas. Okej. Okay. W pokoju tam wpieprzają i... No, po cichu. Rano i wieczorem dzielę, tak żeby mi ta jedna racja starczyła na cały dzień, tak żeby zjem wszystko na to samo. Tak, i potem będziesz udawał, że ziewasz i będziesz sobie tak wkładał, bo jest... Dobra. Schodzicie wszyscy na dół i widzicie, że na głównym trakcie prowadzącym do bramy stoją już 4 wozy. Pierwszy z przodu jest to duży, zakryty wóz. Poznajecie go, bo to go eskortowaliście tutaj. To jest wóz z żywnością. Następnie jest drugi, też zakryty wóz, na którym widzicie siedzą dzieci i ogólnie koło nich kręci się babunia, ta starsza kobieta, którą wczoraj poznaliście. Następny wóz to jest wóz z wszelkimi dobytkami, cięższymi rzeczami, które chcieli zabrać ludzie. Jest tutaj broń, jakieś pomniejsze rzeczy i ostatni wóz na samym końcu, trochę dalej ustawiony, jest to wóz
na które zostają przeniesieni niektórzy, którzy są w lepszym stanie z szpitala. Po prostu zostało... No, wóz jest mały i tak naprawdę zmieści się z 8 siedzących osób, ale wiecie, to znaczy ty, Elgrim, widziałeś, ile osób było w szpitalu i wiesz, że to jest dosłownie część tego, co znajduje się, część osób, które znajduje się w szpitalu teraz. I widzicie, że wszyscy powoli ustawiają się. Widzicie, że Schiller jeszcze ustawia ludzi. Podchodzi do was. Witajcie. Chciałem zapytać, gdzie się ustawicie, ponieważ rozstawiam straż i mieszkańców, żeby jakoś równo chronić wszystkich. Wszystkich ludzi. Ja, tak, gdzie chcecie się ustawić? Ja umiem powozić. Ja mogę powozić. Jeśli potrzebujecie. Tak, jak najbardziej. To znaczy, widzę, że masz kuszę. Dobrze, dobrze. To będzie bardzo dobry pomysł. Czy masz powozić trzeci wóz, ten z naszym sprzętem? Jak będzie trzeba, to jasne. Dobrze. Jeszcze zanim wsiadłem, chciałem powiedzieć, nachylam się do Elgroma, ale zadzieram głowę do Elgroma i szepczę mu na ucho, wskazując na chorych. Patrz, genialny pomysł. To pewnie nie wszyscy chorzy, a ci, którzy zostają, zostaną zjedzeni przez zwierzę ludzi i może ich zaraza wytępi. Pokazujesz to w bojowym. Nie. Ignoruję to uwagę. Ignoruję to uwagę, ale jak widzę, że Kacer idzie w stronę wozu, jak słyszałem, że tam będzie nim powoził, to też tam idę. Elgrom, ty... Rozumiem, ja będę z Jacerem. Dobrze. Sigrik, Edgar, gdzie mogę na was liczyć? Mi to obojętne, gdzie kapitan uważa. Dobrze, to przydzieliłbym więcej osób naprzód, a was po prostu, żeby was nie rozdzielać, zostaniecie przydzieleni po prostu do ochrony tego wozu. No i dobra. Będziecie jechać za wozem z sierotami. Jacer, uważaj, żeby żadne dziecko ci nie wpadło pod koło. Postaram się. I ruszam z piskiem opon. Opon. Tak, tym samochodem wyrzeźbionym przez tego przejeżdżającego. Dokładnie. Dobrze. Jak ten wszedł na wóz, to ja daję mu, żeby się posunął i też wsiadam na wóz. Okej. Wszyscy są już zebrani. Widzicie, że tu jest około 70 osób, które będą maszerować. Wszyscy są już ubrani, gotowi do drogi. Schiller też jest w pełnym rynsztunku, z mieczem, za pasem. Rozstawił już straż. Widzicie, że to wszystko ma jakąś tam ochronę. Widzicie, że na brzegach zostali rozstawieni albo mieszkańcy, albo ostatni strażnicy. I przy samej bramie widzicie jeszcze ojca Dietricha, który teraz w pełnym rynsztunku w zbroi Sigmaryty, trzymając w jednym ręku młot bojowy, do mnie wypina pierś i wygłasza mowę. Następne kilka dni będzie dla nas wielką próbą. Przetrwaliśmy atak. Przetrwaliśmy zarazę i teraz czeka nas podróż do Middenheim, gdzie czeka na nas pomoc. Kilka następnych dni będzie dla nas próbą siły. Próbą, którą musimy przejść razem. Chciałbym przypomnieć, żebyście pilnowali, dbali o jednego z drugim. Żeby każdy patrzył na ziomka, który idzie obok was. Jeżeli macie więcej żywności, podzielcie się z innymi. Jeżeli widzicie, że ktoś zostaje z tyłu, poproście, pomóżcie, zostańcie. A teraz niech Sigmar będzie z wami. Wyruszajmy. I bramy zostają otwarte.
pierwszy wóz powoli rusza. Widzicie, że Hans idzie z przodu, Schiller do niego dołącza. Dalej i jedzie ten wóz z jedzeniem. Dalej babunia, wszystkie sieroty idą obok na razie wozu. Wóz rusza, Jacer, ty ruszasz wozem ze sprzętem i za wami rusza wóz z osobami kaszlącymi, z osobami, widzicie, niektórzy może nie tyle są chorzy, co są po prostu osłabieni. Widzicie, że niektórzy mają amputowane niektóre kończyny, niektórzy mają bandaże na głowie. Wyruszacie w Dragwald, z powrotem na trakt, z powrotem do Middenheim. Dziękuję. To tyle. Do domu. Szybko. Dziękuję. Dobrze. I w takim razie, czy ktoś chce coś jeszcze powiedzieć, czy możemy zakończyć? Ahoj, przygoda! Dobrze. W takim razie dziękujemy wszystkim za oglądanie. Odcinek niedługo trafi na YouTube'a, jeżeli ktoś przegapił. I zapraszamy na kolejny już w następny czwartek. Będziemy kontynuować naszą przygodę przez Dragwald do Middenheim. Dzięki, na razie. Dzięki. Cześć. Dzięki wielkie, do zobaczenia, trzymajcie się. No i oczywiście jeszcze jak zawsze Michał zapomniał, zapraszamy wszystkich na Face'a, ale to klasycznie. No i o YouTubie już wspomniane, także do zobaczenia i trzymajcie się. A właściwie ja mam jeszcze jedno głoszonko małe. Niedawno daliśmy znać, że szukamy jeszcze dwóch graczy, gdyż ruszamy z nową kampanią, która będzie się odbywała we wtorki. I tym razem nie Michał, ale ja będę mistrzem gry, także trochę coś innego. Świat będzie autorski w stylu Warhammera. No ale jakby przychodząc do sedna, szukamy dwóch graczy. Także jeżeli któryś z was, ktokolwiek z was byłby zainteresowany, to dajcie znać, a o szczegóły również możecie pytać u nas, czy na fanpage'u, czy gdziekolwiek chcecie. Na pewno odpowiemy. Także podaj adres fanpage'a. To jest, łamane, facebook.com, a jakby coś, to po prostu można to tutaj pod streamem zobaczyć, jest link do Facebooka, także wystarczy wcisnąć. Dobra, także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, dzięki i do zobaczenia i usłyszenia. Na razie.